Cześć wszystkim. Patrzę, czy mnie dobrze widać. Dobrze. Studio Yahoo. Kolejny komentarz do kilku dzisiaj filmów pozycji. Zapraszam Was. Dlaczego ludzie są naiwni? Naiwność. To takie wnioski z pewnych rzeczy. Dzisiaj będzie o tym film. Witam Was wszystkich. I zaczynamy. Właściwie będą cztery filmy. Jeden będzie taki ukryty, nie był podany. Zresztą postarałem się o to, żebyście nie znaleźli tych filmów. Aczkolwiek może ktoś sobie to dopasował. Bo dzisiaj mi zależy na tym, żeby to było od samego początku. No dobra, w każdym razie pierwszy filmik to będzie 5 minut w całości. To będzie film z kanału Atora. Film pod tytułem 15 tysięcy złotych dla lekarzy. I bardzo istotna rzecz jest właściwie pod koniec tego 5-minutowego fragmentu. Proszę, zobaczmy, oglądnijmy sobie razem te 5 minut mniej więcej. I cyk! Kolejna informacja określana do tej pory spiskową teorią, po to by ją zdyskredytować i ograniczyć liczbę ludzi, którzy wezmą ją na poważnie, okazała się 100% faktem, czyli prawdą. Chodzi o gigantyczne zarobki lekarzy i części innego personelu medycznego w związku z zarazą. Jak już w tytule donosi jak najbardziej mainstreamowe medium Onet, niektórzy lekarze za jeden tylko dyżur brali 15 tysięcy złotych. Tytuł ten brzmi: 4 miliardy na pandemiczne dodatki dla lekarzy. Dyrektorzy szpitali dostają do 15 tysięcy złotych za dyżur. Co bardzo ważne, to nie dyrektorzy szpitali tyle dostają, tylko cytowani w tym artykule dyrektorzy szpitali twierdzą, że ich podwładni dostają nawet do 15 tysięcy złotych za dyżur. Z treści tego artykułu dowiadujemy się, że socfansi obskakiwali takie dodatki covidowe w kilku placówkach, a więc nie 15, a może 30 czy 40 tysięcy złotych miesięcznie za naprawdę symboliczne zajmowanie się pacjentem, bo jak dowiadujemy się znowu w treści tego artykułu, jeden dyżur w miesiącu to nawet spoko, ponieważ są tutaj opisane, zaraz będziemy czytać ten artykuł, takie przypadki, gdy dosłownie lekarz spojrzał na pacjenta albo pracownik wykonał jeden czy dwa badania RTG pacjentowi covidowemu, więc to jest zdecydowanie mniej niż cały dyżur, a i tak domagał się dodatku. I to w pełnej wysokości i w każdej placówce, w której pracował, tak robił. W związku z tym była to nawet wielokrotność tej sumy. I oczywiście to nie oznacza, że wszyscy lekarze są tacy, broń Boże. Zakładam, że spora część lekarzy była całkowicie uczciwa i na ten dodatek zasłużyła. Tak, ogólnie jedna myśl już w tym momencie tutaj się jarzy. Świadomość. Świadomość masowa, bo to może będzie dobry wstęp do dzisiejszego tematu. Czyli świadomość, która jest w pewnym sensie średnią świadomości całej planety. I to nie jest tak, że tutaj że jesteśmy tak bardzo różni, że te świadomości są totalnie różne. Mniej więcej ona jest wyrównana. Ci, którzy powiedzmy budzą się, którzy są na drodze mistrzów, to jest zupełnie inna para kaloszy. Więc oni podwyższają z pewnością tą świadomość. Może niewiele. Ale większość ludzi, która żyje w tym śnie, tak zwanym śnie, to utrzymuje się mniej więcej na tej tak zwanej średniej świadomości. Można tak w uproszczeniu powiedzieć. I teraz o co chodzi z tą świadomością? A o to chodzi, że jeśli powiedzmy z całej społeczności, powiedzmy weźmy sobie pod uwagę Polskę,
wybierani są jacyś ludzie rządzący. To jasna sprawa jest, że będą to ludzie, którzy będą dopasowani do większości całej tej społeczności, czyli do wszystkich Polaków. Tak samo dzieje się na całym świecie. Czyli na przykład, jeśli mamy, weźmy bardzo dobry, klasyczny przykład, i to już będzie jasne wtedy. Mamy ludzi, którzy noszą maseczki i ludzi, którzy nie noszą maseczek. I teraz procentowość, jaka jest między jednymi a drugimi. I tu możemy zobaczyć w bardzo wielkim uproszczeniu, powiedzmy, tą przeciętną świadomość, jaka jest na całej planecie. Bo tak samo jesteśmy podzieleni w każdej gałęzi. Każda część, każda grupa tej społeczności będzie mniej więcej w podobnym stosunku podzielona. Tak więc, czy więcej jest ludzi, którzy noszą maseczki, czy więcej jest tych przebudzonych? Oczywiście, że więcej jest tych, którzy śpią, którzy w to uwierzyli. Czyli w tym momencie na przykład nasi rządzący w Sejmie, posłowie, czyli tam może być zastosowane dokładnie, to jest takie prawdopodobieństwo, teoretycznie w tej chwili rozmawiamy, czyli będzie ten sam stosunek ludzi, którzy będą za maseczkami, którzy będą za tą całą świrą epidemią i ta część, która nie będzie, bo po prostu nie dała się nabrać. I to samo jest w policji, to samo jest w wojsku, to samo jest we wszystkich strukturach, bo wszędzie brani są ludzie ogólnie z tej całej społeczności. Nigdy nie był warunek, powiedzmy, posiadania większej świadomości, posiadania większego, nie wiem, rozeznania w tym wszystkim i tak dalej. Więc możemy przyjąć w uproszczeniu, że gdziekolwiek zajrzymy, to będzie mniej więcej taki stosunek. I tak będą ludzie podzieleni, czyli większa grupa śpiąca i mniejsza grupa jakichś tam ludzi, którzy są podzieleni. I tu w tym momencie, to jest teoretycznie teraz, to jest takie moje... O, tutaj była mowa o stosunku, ilu lekarzy było uczciwych, a ilu nie. Prawdopodobnie większość lekarzy nie była uczciwa i nie jest. Więc... I jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o tą górę, to góra rządzi się swoimi własnymi prawami. Tak więc jeśli mamy to, co mamy w tej chwili na świecie, należy przyjąć, że tam na górze postarali się pewnie ludzie o to, żeby byli właściwie ci rządzący, tylko ci, którzy oczywiście idą, patrzą w odpowiednim kierunku. Bo w innym wypadku to by nie wyszło. Dobra, to taka mała refleksja, taki mały pierwszy komentarz. Lecimy dalej, kontynuacja. Jeszcze 3 minuty niecałe. Niemniej jednak, no widać, że są dodatkowe, krociowe stawki, tak? Bo czy za jeden dyżur, czy za dwa dyżury, czy za 5 dyżurów, to i tak mówimy tu tylko o dodatku, bo przecież do tego jeszcze jest podstawowe wynagrodzenie, które wynosi co najmniej 15 tysięcy złotych, bo ten dodatek działa na zasadzie takiej, że człowiek dostaje drugie tyle, co zarabia, ale nie więcej niż 15 tysięcy. Czyli jeśli ktoś dostanie 15 tysięcy dodatku, to znaczy, że w tej placówce już i tak co najmniej 15 tysięcy zarabia, więc ma 30, co najmniej, może 40, może 50, a tych placówek może być kilka. I to poniekąd pokazuje, a w zasadzie utwierdza mnie w przekonaniu, dlaczego pewien lekarz, który ostatnio bardzo głośno domagał się występu u mnie. I to właśnie o ten fragment mi tutaj chodzi. Posłuchajmy go uważnie. W celu nagłośnienia tego, jak lekarze w Polsce bardzo, bardzo mało zarabiają. I on podpierał się tym, że może mi pokazać pasek wypłaty z jednej placówki medycznej, w której pracuję. A ja mówiłem, okej, chętnie nagłośnimy, ile zarabiasz, ale nie pasek wypłaty z jednej tylko placówki medycznej, tylko PITA. Pokaż PITA i pokaż, ile zarabiasz we wszystkich placówkach medycznych, w
których pracujesz, bo ty mi możesz pokazać pasek wypłaty z miejsca, w którym pracujesz na przykład 4 godziny w tygodniu, albo 6 godzin w miesiącu, 6 godzin w tygodniu, albo może nawet właśnie jeszcze mniej i, no i po prostu pokaż wszystko, tak? No i wtedy ten lekarz mnie zwyzywał. O to chodziło, ale nie chodziło o lekarza, chodziło o autora. Chodziło o pytanie jest takie, które dzisiaj zamierzam zadać. Czy ludzie są naiwni? Ator w tym momencie nie wyszedł na naiwnego człowieka. Ale tak nie postępuje większość ludzi. Większość ludzi by się nabrała. I w takim właśnie smakiem zamierzam dzisiaj rozpocząć mój dzisiejszy temat, na który was wszystkich serdecznie zapraszam. A rozpoczniemy od... Rozpoczęliśmy od czwartego filmu, teraz będzie pierwszy film, czyli tu zerwanie kontraktu z Archontami będzie o Plejadianach. Dzisiaj troszeczkę nawiążę do Plejadian i tak dalej. Później będzie trzeci film, czyli tak nie po kolei, czyli Groźne Objawienia Maryjne. Tu pewien ksiądz komentuje te właśnie objawienia maryjne, które ja wezmę na sam koniec. Czyli to będzie potem drugi film, drugi komentarz w takiej kolejności. Nadchodzi Antychryst i cierpienie. To jest taki krótki, dużo tego jest właściwie w tej chwili na sieci. Z przynajmniej 3 kanały różne, albo 4 nawet. Wyrzucamy tam jest bardzo dużo ludzi. Oczywiście weźmiemy sobie pod uwagę także komentarze spod tych filmów. Czyli zwróćmy dzisiaj uwagę na to, kto jest tak naprawdę najbardziej zagrożony. Bo jeśli mówimy w tej chwili o pewnego rodzaju czasach ostatecznych, ostatecznych nie w tym sensie, że się ten świat skończy, tylko o czasach ostatecznych, gdzie jesteśmy w tej chwili pomiędzy pewnymi dwiema siłami, które starają się nam tutaj zrobić szopkę. I tą szopka tak naprawdę już właściwie się zaczęła. Trwała cały czas. No, cały czas, powiedzmy te 2000 lat, weźmy sobie ten punkt zero, początek kalendarza. Całe te 2000 lat to było tworzenie, to było pracowanie, rozpracowywanie tego planu do tych czasów ostatecznych. No bo ciemni tak naprawdę ingerowali, oni nie patrzyli na to, co się dzieje u nas lokalnie. Oni patrzyli ze swojej perspektywy o wiele dalej. I wiedzieli, że gdzieś wcześniej czy później ci ludzie będą się na tej ziemi budzić. Widzieli to, bo te potencjały były już wtedy widoczne. Tak więc oni pracowali cały czas. Właściwie można byłoby spokojnie wziąć o wiele większy szmat drogi, czyli tysiące lat wstecz. Od kiedy oni właściwie tutaj ingerują, od kiedy się opiekują tutaj tą planetą, życiem na tej planecie i tak dalej. Tak więc zapraszam was w tej chwili na komentarz pierwszego, drugiego filmu Zerwanie kontraktu z Archontami. I film, który właściwie natknął mnie na to, żeby zrobić ten dzisiejszy temat. Zapraszam. Lęk. Proszę mi powiedzieć, co to jest, co się dzieje? Nawet teraz odczuwam. Na klatce piersiowej. Nie zawsze jest przyczyna. Trochę słabo słychać, ale będzie za chwilę lepiej. Lecimy. Proszę, słabo panią słyszę. Co drugie słowo. Jakby pani chwyciła ten mikrofonik tu do góry może. Spróbujemy, czy tam będzie coś lepiej. Jeszcze raz proszę powiedzieć. Na klatce piersiowej pani czuje ucisk z lęku? Ma pani takie napady lękowe, tak? Tak. A wie pani, czego się pani boi? One tak przychodzą po prostu nie wiadomo skąd i nie wiadomo co to jest. Po prostu ma pani odczucie takiego lęku, tak? Teraz też czuję. Dobra, okej. Moje zdanie na temat Plejadian znacie. Plejadianie to są ich najbardziej, najwięksi oszuści, można spokojnie powiedzieć.
Znaczy w ogóle ciemni są oszustami. Tak myślę, będzie dobrze przypomnieć. Żyjemy w takiej replice raju. Aniołowie kiedyś chcieli mieć swój własny świat, więc go stworzyli. I to, w czym teraz żyjemy, to jest ta replika raju, która na samych początkach jeszcze przypominała ten raj, ale pod sam koniec, właściwie w tej chwili, nie przypomina totalnie tego raju. A może przypomina tylko nowy raj, bo w tej chwili tam na zewnątrz ci aniołowie, którzy stąd odchodzą, uwalniają się, przenoszą te doświadczenia tam, czyli właściwie teraz się jakby to odwróciło i teraz tamten raj jest wzbogacany o te nasze tutaj doświadczenia, więc w pewnym sensie mnóstwo nowych, fajnych rzeczy ciekawych jest w tej chwili, w tym raju, jak ktoś się uwolni, będzie wolny. No, tego nie było wcześniej. To nie jest tak, jak na przykład Wiesio tutaj mówił, ilekroć powtarzał, że tam było wszystko, że tam można było robić. Ten raj z wielu setek tysięcy lat wcześniej nie przypominał tego zupełnie raju, który jest w tej chwili. Mówię o prawdziwym Edenie, o tym niebie tak zwanym. Ale wracajmy do naszej puszki Pandory. Żyjemy sobie tutaj. I jesteśmy my i mamy wokół siebie ciemnych naszych braci aniołów, którzy się zaciemnili i przez ten cały czas walczyli o nas, właściwie walczyli o nas tylko z tego powodu, żeby nie stracić pożywienia, nie stracić energii. Czyli tak naprawdę ludzie zawsze, i nie tylko ludzie, o takich planet było wiele, jest wiele, zawsze pełnili rolę bateryjek. Po co tak naprawdę tutaj byliśmy? Dla nich. I robili w różne rzeczy, w różny sposób ingerowali, w różny sposób poszukiwali, w różny sposób się nami bawili, wypełniali nam czas różnymi historiami, różnymi szkołami, rozwój duchowy między innymi, różne piaskownice. Ale Plejadianie robili to w sposób, przekroczyli właściwie wszystkie normy. Bo powiedzmy, jak wziąć pod uwagę wszystkie inne rasy, wszystkie inne rodziny anielskie, mówię cały czas o ciemnych, to oni mniej więcej robili to, ponieważ tacy byli. Czyli jeśli byli ciemnymi, nie wmawiali nam, nie próbowali nam mówić, że są, znaczy tak, wszyscy musieli nam mówić, nie mogli nam powiedzieć prawdy, że są ciemnymi. Ale Plejadianie zrobili rzecz, której nie zrobiła żadna z rodzin ciemnych. Bardzo mocno przegięła w tym względzie. I stąd nazywa się rasą oszustów. Ponieważ Plejadianie budują w tej puszce Pandory kopię raju. Bardzo to dziwnie zabrzmi, ale to mi właściwie w tej chwili przyszło. Kopię raju. Tak, aniołowie przyszli stamtąd stworzyć swój własny świat, który miał być kopią raju tego tam na zewnątrz. A Plejadianie robią teraz kopię raju, który jest tam na zewnątrz, w tej kopii raju, która została stworzona wcześniej. I ta kopia raju jest tym, co tak naprawdę nam zaproponowali. Jako rasa tak zwana bardzo świetlistych istot. Więc na tym polegał właśnie całe oszustwo, całe kłamstwo. Tego nikt z żadnych innych ciemnych nie robił. Inni ciemni przyznawali się, jak już w końcu zostali przyskrzynieni, zostali zmuszeni do powiedzenia prawdy, mówili, że tak jest, ludzie pełnią rolę bateryjek, są nasi, należymy do nich. To jest ich zdanie, zdanie np. Draco, zdanie różnych ras, gadzich ras, ale Plejadianie poszli w zupełnie inną stronę. Oni stroją się na mistrzów wzniesionych, tylko że nie są mistrzami wzniesionymi. Są ciemnymi, rasą ciemnych, która udaje wzniesionych. I to kłamstwo wyszło na jaw w pewnej chwili. I potem zostali wszyscy wyrzuceni stąd. Jakiś rok temu to mniej więcej było. I teraz cała rzecz polega na tym, że osoba, która tak naprawdę prowadzi sesję, tutaj mam na myśli tą dziewczynę, o tą panią, którą tutaj widzicie na tym filmie, prowadzi tą sesję, zwróciła uwagę na pewien fakt. Delikatnie streszczę
to, co się tam mniej więcej działo na tym filmie. Otóż pewna kobieta, chyba dobrze pamiętam, przyszła z problemem, z pewnym problemem, gdzieś tam jakieś liczby 8787, może niektórzy z Was znają tą historię. Oczywiście Plejadianie stworzyli sobie taką mantrę właśnie na zasadzie powtarzania tych liczb i zdążyli się podzielić tą informacją tutaj z ludźmi. Gdzieś tam skądś to musiało wyjść i to się rozniosło. I ludzie zaczęli mantrować, powtarzać tą liczbę, medytować z tymi liczbami. Ale okazało się, że ta pani oczywiście też zaczęła powtarzać te liczby, zaczęła w swojej medytacji, tyle, że nie wpadła w ręce Plejadian, a w ręce archontów, co bardzo ciekawe. No i oczywiście zgłosiła się o pomoc tutaj do tej pani i tą pomoc dostała. I oczywiście co zostało zrobione? Pani została uwolniona z mocy archontów i została przekazana w moc Plejadian. Czyli właściwie pani w swojej nieświadomości wpadła spod deszczu pod rynnę. Myślę, że to jest dobre, bardzo dobre porównanie. Tak czy tak, tutaj się ludzie cieszą, że została uwolniona. Komentarze są też niezwykłe, za chwilę je pokażę. Jak ludzie nie są nieświadomi miejsca, w którym tak naprawdę żyjemy, jak łatwo się tak naprawdę oszukać na wiele rzeczy. I ja rozumiem ludzie, którzy tak naprawdę żyją sobie tutaj w tym życiu i nie mają możliwości sprawdzenia. Ale tutaj mamy grupę, która właściwie powinna to wiedzieć. Jeśli zajmuje się pomaganiem ludzi, jeśli nie wiem na przykład, kim są tak naprawdę Plejadianie, ja mogę być przekonany. O, Plejadianie, gdzieś tam ktoś mi powie i tak dalej. Gdzieś książki przecież były wydawane, ta świetlana rodzina i tak dalej. Więc mogę być przekonany wewnętrznie, że o, to są te istoty, które o nas dbają. Bardzo wysokie, zaawansowane istoty, świetliste. I w tym momencie, prowadząc takie sesje hipnozy regresyjnej, gdzie tak naprawdę jedyną rzeczą, którą powinni robić, to jest uwalniać ludzi spod jakiejkolwiek rasy ciemnych, z jakiejkolwiek rodziny, z jakiejkolwiek, nieważne, czy to będą Plejadianie, czy to będzie ktokolwiek inny. A nawet jeśli wydaje mi się, że Plejadianie są w spoko, powinienem to sprawdzić. Gdyby ta pani sprawdziła to, to by ta sesja nie miała miejsca, przynajmniej nie w taki sposób. Ale zobaczmy ten film dalej. To będzie jeden bardzo charakterystyczny, charakterystyczna rzecz. Posłuchajmy. Nie wiem, czy tak dobrze zapisałam. Tam, jakie koszmary senne mam. A, koszmary senne, właśnie, tak. No, słyszałam jak sobie często? Ostatnio to miałam dwa takie konkretne. Po powtarzaniu sobie cyfr 8787. Powiem jeszcze jedna rzecz. Czym są archonci? Pytanie można było zadać, kim są archonci, ale to źle zadane pytanie. Zapytajmy się, czym są archonci? Czy są to ciemni? Nie do końca. Archonci są częścią gry na drodze mistrzów, więc tutaj mam wrażenie, że bierze udział człowiek, czyli ta kobieta, która się zgłosiła o pomoc, prawdopodobnie jest na drodze mistrzów. Jeśli ma do czynienia z archontami, to będzie na drodze mistrzów. Lecimy dalej. Potem dokończę, dokładnie zdefiniuję tych archontów, ale jeszcze nie w tej chwili. Medytowałam ostatnio. No. Teraz się trochę boję medytować, bo boję się, że coś podejdzie do mnie. Myślę, nie wiem. Dobra, a czemu pani Ania napisała mi tu Plejadianie? Tak, oglądałam filmik z Plejadianami i no, było powiedziane, żeby powtarzać te cyfry. Żeby powtarzać cyfry 8787?
Maciuś, czy myśmy mieli coś takiego, dokładnie to samo z Plejadianami 8787 już na sesji? Coś mi się kojarzy, coś było. No, to było z pół roku temu. Było coś takiego, kurczę, też pani powiedziała, że chyba film oglądała i że trzeba powtarzać tą liczbę. Nie pamiętasz? Coś mieliśmy już jedną dziewczynę z 8787. Co pani chce wiedzieć? Chce pani wiedzieć, czy co to jest, tak? Co ta liczba znaczy? Czy to jest korzystne dla pani, coś takiego? Czy o co chodzi? Jakie jest pytanie? Medytowałam. Po powiedzeniu tych liczb miałam koszmar. Jestem ciekawa właśnie, czy coś się podczepiło i czy mogę spokojnie medytować dalej. Medytować zawsze można spokojnie. 8787 źle mi się kojarzy. Myśmy mieli taką sesję dokładnie z tym samym problemem i pani też miała koszmary po tym. I też zaczęło się u niej coś źle dziać po tych liczbach. Nie wiem, co to za film, bo nie miałam przyjemności jeszcze do niego dotrzeć. Natomiast nie wygląda mi to za dobrze, no. Ten 8787 jest pewnego rodzaju portalem. Portalem, który został stworzony przez Plejadian. Ale tu w tej historii, co za chwilę wyjdzie, tylko ja teraz mówię to swoimi słowami, jak ja to widzę, jak ja to czuję, pod ten portal podłączyły się gadzie istoty, ale może nie do końca gadzie. Wyobraźcie sobie, jeśli faktycznie jest człowiek, który się w tej chwili jest na drodze mistrzów, idzie tą drogą mistrzów. Prawdopodobnie idzie. Tego nie wiem na pewno. Trzeba byłoby z tą panią pogadać na ten temat, jakie ma doświadczenia i tak dalej. W każdym razie prawdopodobnie jest na tej drodze, jeśli mamy do czynienia z archontami. Chyba, że tutaj doszło do pewnego rodzaju, to ludzie mówią swoim językiem, nazywają pewne rzeczy nieświadomie, nazywają, powiedzmy, używają pewnych słów, tak jak dusza. Większość ludzi uważa, że dusza się wciela w nasze ciało i mówią, i to, co się wciela, nazywają duszą, co duszą nie jest. Być może tutaj nastąpił podobny błąd. Jeśli nastąpił podobny błąd, to mamy po prostu w tym momencie najprawdopodobniej jakąś gadzią rasę, która się podłączyła pod ten portal i po prostu oni się tutaj podłączyli do tej pani, a nie Plejadianie. Ale posłuchajmy dalej. Jak wygląda? Pani mówi, tak? Tak. Dobra. Bezpiecznie, w sensie takim, zobaczymy jak z ciałem subtelnym. Dobra. Jakie jest zadanie moje na ziemi? Jakie tam było? Jakie zadanie na ziemi mam? To jest pytanie bardzo nieświadomej osoby. Ktoś o pyta, znaczy właściwie to jest dobre pytanie, ale właściwie te pytanie należałoby zadać sobie. W odpowiednim momencie przychodzą odpowiedzi. To się staje bardzo jasne, że wszelkie misje tak naprawdę, ktoś wierzy w jakąś misję, że jest tutaj z jakiegoś powodu, ma misję, nie wiem, można mieć misję, nie wiem, uszczęśliwienia świata, uwalniania świata i tak dalej, uzdrawiania i inne misje, to jest to tak naprawdę fałsz, jest to gra, jest to kłamstwo. Nie przychodzimy tutaj z żadną misją. Jedyną misją, z jaką tutaj przyszliśmy, a która się tyczy naszego wejścia w ogóle do tej puszki Pandory, nie chodzi mi o jakiekolwiek wcielenie tutaj na tej planecie, tylko mówię o, dlaczego aniołowie stamtąd, z zewnątrz tutaj pukają i tutaj się zjawiają. To tu jest jedyny cel, cel zawsze jest ten sam. Chodzi o to, żeby pomóc uwolnić się tym aniołom, którzy już tutaj utknęli, którzy już tutaj są. Czyli oni zawsze przychodzili z miłością. A to, że rodzimy się teraz i po co się rodzimy w kolejnych wcieleniach i tak dalej, zawsze jest ten sam cel, tylko że jak taki anioł, taki człowiek utknie i sam zapomina o tym, z jakim celem tutaj, z jaką myślą tu przyszedł, to w tym momencie ciemni, to taka ingerencja właściwie, to jest tej świadomości masowej, która jest wokół tej planety. I ci ludzie to łapnęli w jakimś tam czasie i to jest cały czas, to pracuje w tej chwili, nawet teraz. Wielu ludziom wydaje się, że mają tu jakąś misję, tylko to jest taka zastępcza rzecz.
nieprawdziwa, totalnie nieprawdziwa. Ludzie sobie sami pozwolili coś narzucić. Jeszcze wierzą w to, że to jest ich własna myśl, ale nie jest. Lecimy dalej. Dobra. Mamy porozmawiać pewnie z jakimś przewodnikiem duchowym albo z kimś dowiedzieć się. Teraz tak, kolejna rzecz, przewodnik duchowy. Oczywiście przewodnicy przewodnikami duchowymi zawsze dla nas byli ciemni. Zawsze to ciemni stworzyli dla nas taką szopkę. W ogóle cała ta technicznie rzecz biorąc, ta kreacja, w której żyjemy, wymaga istnienia takich przewodników. Czyli pewne istoty, pewnie aniołowie z zewnątrz, którzy będą utrzymywać nasze światło na pewnych poziomach. I oczywiście tym się zawsze zajmowali ciemni. Więc tutaj jest kolejna rzecz. Czemu pytać się przewodników duchowych? Ich też należałoby sprawdzić. Przede wszystkim należy pytać się samych siebie. To jak od kiedy tylko zacząłem oglądać te filmy hipnozy regresywnej, zresztą autorstwa Calogero Griffasi, Griffasi to chyba nazwa grupy, Calo się nazywa ten człowiek, to ten Calo nigdy z reguły nigdy nie pytał się żadnych przewodników. A nie wiem, co ci Polacy, bo właściwie to tylko z tym w Polsce się to zwróciłem uwagę. Nie widziałem, żeby na przykład u Włoch coś takiego było, że w jakichś innych krajach, u Rosjan też tam oglądałem sobie kilka sesji. Nigdzie tego nie zobaczyłem. Polacy dodają do tych sesji pewne takie zakrzywienia. Na przykład spotkałem się z jedną taką panią, która prowadziła też takie sesje, która oczywiście, każda sesja rozpoczynała się modlitwą, medytacją, jakieś mantry, tam były prośby, wzywali nie wiadomo kogo, przewodników i tak dalej. Oczywiście ciemni się zjawiali z drugiej strony. Więc takich sesji, takich ludzi bym od razu unikał. Ale oczywiście ludzie są naiwni i będą przychodzili, tak, będą szukali pomocy u takich ludzi. Gdzie tam modlitwa do świętych jest, do Jezusa też i tak dalej. Więc to nie jest fajne, to nie jest bezpieczne, to nie jest przemyślane. Skąd to się bierze? Oczywiście każdy, właściwie to jest prosta rzecz, skąd się to bierze u nas w Polsce. Ale na razie pomińmy ten temat, do tego dojdziemy. I tutaj mamy też panią, zresztą egzorcystkę z kilku filmów, też właściwie tam mówiła na temat tych, może wezmę kolejny film, zrobię na temat egzorcyzmów jeszcze, też właśnie w nawiązaniu do filmów tej pani. Więc to jest, przestrzegam przed czymś takim. Nie wzywamy, nie pytamy się, nie prosimy o pomoc. Zresztą tutaj, gdyby ta pani nie poprosiła o pomoc, to by tej pomocy nie dostała i byłaby wolna. Zawsze problem polega na tym, kiedy ludzie zaczynają prosić o pomoc kogoś na zewnątrz. I wtedy z reguły tutaj zawsze przychodzili ciemni, bo ci z zewnątrz to nie jest ich świat. Ten świat należy do ciemnych aniołów. Panem tego świata jest Pan Ciemności, można tak powiedzieć. To się w wielu, nawet w religiach się o tym mówi. Lecimy dalej. Okay. I prośba do źródła o przebudzenie dla ludzi. Wie Pani Aniu, jak to jest. Nie zawsze jest to dobre dla ludzkości przebudzenie. Każdy budzi się w odpowiednim momencie. A człowiek, który jest przebudzony, akceptuje w pełni to, co jest i bez względu na to, jak nam się wydaje z subiektywnego punktu widzenia, że coś jest nie tak, to dla większości ludzi tak naprawdę wszystko jest w porządku. No tak, ale to skąd te słowa? Tego nie rozumiem też do końca. Nie wiem, czy ta pani chciała tutaj coś powiedzieć mądrego. Nie do końca to było mądre. Myślę, że każdy człowiek ma prawo. Tak, ta pani szuka swojej drogi. Chce być przebudzony, to jest jak najbardziej jasne. Jak człowiek żyje w tym świecie tutaj i widzi, że w ogóle rzeczy nie mają się tak, jak powinny się mieć, albo jakby by się chciało, żeby było, każdy chce się przebudzić, każdy chce się z tego uwolnić. Tego pytania nie zadają ludzie przypadkowi. Więc nie mam pojęcia, skąd ten taki dodatkowy komentarz, myślę tutaj. Tak, przebudzony człowiek akceptuje świat takim, jakim jest.
Więc właściwie należało to zaakceptować i okej. Okay. I pociągnąć sprawę dalej, lecimy dalej. Oni po prostu tylko nie dorośli jeszcze do niczego. Nie dojrzeli. I źródło, istoty wyższe, nigdy nie robią nic na przekór jednostce i zawsze ta jednostka musi do pewnego momentu dojść i powiedzieć, okej, jestem gotowy. I wtedy jest ciach i jest gotowy. Wie pani, o co chodzi? Tak, tak. Dzisiaj się będziemy śmieli, myślę, wszyscy z tego filmu. Znaczy, to nie jest, to będzie mocny film. Jeszcze nie doszliśmy do tego, tej ważnej rzeczy, która tutaj za chwilę się pokaże. Aczkolwiek ona nie będzie świadczyć dobrze na temat nas, ludzi właściwie, w pewnym sensie. Jak bardzo możemy zabrnąć w ślepe uliczki. Jak łatwo jest tak naprawdę się pomylić, oszukać. Nawet w tych szkołach piaskownic, mówię o piaskownicach właściwie, bo tutaj droga mistrzów to by sama niszczy takie przekonania, ale jak łatwo jest w piaskownicach rozwoju duchowego, a ta pani prawdopodobnie jest w takiej piaskownicy, jak łatwo jest uwierzyć w to, że o, ja już wiem wszystko w tym momencie i, a zresztą sami zaraz zobaczycie. No, może no. Jeżeli nie dla ludzi, jeżeli to musi być odpowiedni czas dla każdego, to może no. dla siebie poproszę, żeby... Dobra, zobaczymy. Sprawdzimy, co się dzieje. Dobra. Okej. Okay. Ja zobaczyłem, że na poziomie właśnie tym subtelnym ona stoi jakby okrążona ciemnymi istotami. Wygląda to tak jakby w tym wcieleniu chciała się uwolnić jakby od ciemności, a oni jej nie pozwalają odejść. Mieliśmy już kilka takich osób, które właśnie zdecydowały się na zmianę u siebie, rozwój duchowy, taki czysty i prawdziwy, natomiast oni jej to utrudniają. Dobra, czyli tutaj mowa jest o pewnej grze ciemności. Prawdopodobnie ta pani jest na tej drodze mistrzów, ponieważ archonci są tak naprawdę częścią tej gry. Archonci powstają w nas, to nie są istoty ciemne. W momencie, kiedy człowiek wchodzi na drogę mistrzów i wchodzi na pustynię, jest na samym końcu i tam zaczyna się ta gra kółka, człowiek zaczyna robić, powtarzać, idzie do góry, wznosi się, popełnia błąd, spada w dół, wszystko rozpoczyna się od nowa, kolejne kółko i tak dalej. I wcześniej czy później dochodzi do wymiany światła u większości ludzi właściwie, jak nie u wszystkich. Do wymiany światła i tworzą się te nefilim i tak dalej. Tworzy się już w tym momencie, zaczyna to, ta gra być coraz bardziej widoczna. I tą ciemną stronę, tam tworzą się pewnego rodzaju w nas. To jest gra. Tworzą się pewne istoty, one są nami. To są te demony, ale tutaj można powiedzieć, jest w tym coś więcej. To też nie jest do końca nasze, bo to jest już zmieszane ze światłem naszego nadzorcy, czy ciemnych. I w tym momencie mowa jest o archontach. To są tak naprawdę gdzieś tam w pewnym apokryfie nawet gdzieś tam udało mi się przeczytać, że mowa o tak zwanych duchach ciała. Czy one dotyczą tak naprawdę tego, co wypływa z ciała, ze świadomości. A ciało zawsze będzie ciągnęło na tą stronę, czyli w drugą stronę. I tutaj mowa jest o archontach. O tych tak zwanych duchach, o tych tak zwanych demonach, to nie jest zwykła rzecz, jaka się odbywa u większości ludzi. To się odbywa właściwie na pustyni, na samym końcu, kiedy człowiek jest już zintegrowany, kiedy już człowiek nie ma duszy, jest tym mistrzem wzniesionym, który jest na tej pustyni, utyka na tej pustyni i ma z tym do czynienia. To ta gra demonów nie jest czymś takim, co jest u większości ludzi. I to właśnie to w pismach, tych starożytnych pismach, gdzie była mowa o archontach, to jest bardzo stare słowo, opisujące właśnie tą grę. Właśnie tutaj chodzi o tą część nas. Lecimy dalej. I z tym powtarzaniem tej cyfry, z tymi medytacjami i koszmarami sennymi, to no. Wszystko jest jakby ich interwencja. Oni starają się jej za wszelką cenę przeszkodzić w
tym, żeby zdobyła tą taką wolność, żeby mogła się uwolnić, faktycznie w tym świetle być. Na ten moment zobaczyli, że jedyna rzecz, którą mogą jej zrobić, to utrzymywać ją w strachu. Mhm. To jest okay. Bardzo duży, widzę też takie, że jest bardzo, bardzo duży taki brak zaufania do siebie i do wszystkich innych. Mhm. Dobra. Powiedz mi, jak ją widzisz? Ona stoi w środku, mówisz? Mhm. Jakie to są istoty? Wszyscy stoją w kapturach. Nie chcę jakby się do końca pokazać, ale wiem, który z nich jest jakby tym, który tutaj pilnuje tego. On nie stoi w okręgu, ale jest jakby, mogę go do siebie ściągnąć. Super, to ściągaj. Jak na smyczy. Mhm. Imię? To jest chyba, to są chyba archonci. Ten, który tutaj stoi. Tak, to jest kolejna rzecz. Już pokazuje się w tym momencie pewna informacja, że wow, niedobrze, bardzo źle. Mistrz nie powinien, znaczy mistrz, w ogóle nauczyciel, ktoś, kto się zajmuje jakimkolwiek tematem, jeszcze jest z drugiej strony klientka jest, czyli ta pani, która widzi w tym momencie, wow, co ona może sobie teraz pomyśleć, że Holendra wpadła w jakieś szambo totalne, głębokie i tak dalej. Dzieje się coś, nie, ale to nie ma takiego znaczenia. Ogólnie rzecz biorąc, to powinna być czysta informacja. Nie powinno tutaj być żadnego komentowania w jakikolwiek sposób. Ja bym się powstrzymał w takich momentach. Lecimy dalej. Zobaczycie, do czego dzisiaj nadążę. Bo mi się praktycznie sama zaczęła otwierać pańka otworzyć ochronna. To ma przechlapane nasza Ania. Tak. To nie jest. Tak naprawdę nie ma przechlapane. Archonci nie są tacy groźni. W żaden sposób. Jeśli mowa jest o drodze mistrzów. To ogólnie, że... Ale dobra, lecimy dalej. Powiedz mi, jak ona medytuje. Jego, zatrzymaj go tam. Tak, żeby się nie ruszył mi nawet palcem. Mhm. Maciuś, powiedz mi, jak ona medytuje, to oni w trakcie tych medytacji też pilnują ją, gdzie ona ma iść. Co tam się dzieje, powiedz mi? Wyobraź sobie ją, jak ona medytuje. I idź bardzo cię proszę za nią. Co oni robią w tych medytacjach? Mhm. To wygląda tak, że ona jeszcze jak jest świadoma i w tym takim stanie codziennego życia, to oni mają do niej dostęp, właśnie wywołują ten stres, ten strach. Mhm. Natomiast kiedy ona wchodzi w stan medytacji, ona się otwiera. Mhm. I to jest tak, jakby ona już nie miała żadnych granic i oni mogą robić co chcą. Widzę, że oni jakby zaglądają do środka, czego ona się boi i takie wizje jej pokazują. Przekręcają to, się boi. Wszystko. Tak, tutaj kolejne niebezpieczeństwo medytacji. Medytacje faktycznie otwierają, ale to tak jak człowiek w sen idzie spać, w pewnym sensie też się otwiera we śnie, albo wyskakuje, ale tam się dzieje naturalnie. Pewne mechanizmy ochronne działają cały czas. One się nie wyłączają. W medytacji ludzie w pewnym sensie biorą na siebie, zaczynają iść sami. I dlatego fajnie jest, dlatego medytacja nie powinna w ogóle wyjść na światło dzienne. To jest takie moje zdanie. Ponieważ medytacja jest stanem naturalnym, który jest w każdym z nas i nie należy do niego dążyć. Nie należy go tworzyć, tylko należy go odkryć, odkrywać. Odkrywa się go na drodze mistrzów na przykład. Odkrywa się go w ogóle żyjąc tutaj, doświadczając życia w sposób autentyczny, bawiąc się tym życiem. Tu się dopiero zaczyna pole do popisu dla medytacji, do tego, do odkrycia tego, czym tak naprawdę jest. Więc dobra, jesteśmy bardzo blisko. To tak, dokładnie tak. Dlatego też trafiła na tamtą, a nie inną medytację z tymi dziwnymi liczbami. To też jest jakby oni naprowadzili ją na to. Powiedz mi, Maciuś,
Kurczę, bo wiesz co, ja już nie pamiętam, to było słuchajcie, z pół roku temu, jakbyśmy mieli tych Plejadian tutaj i ten 8787 ten filmik, żeby dziewczyna też przyszła i powiedziała, że musiała powtarzać pewne liczby, sekwencję liczbową od tego czasu, co się stało. Możesz tam zaglądnąć, co to jest? Znaczy, ty nie widzisz, by to w ogóle było połączenie do nich. Wiem, że to nie do nich. Do no. Plejadia. A do kogo? Ja tutaj widzę takie istoty też przypominające gady. Aha, dobrze, ja to pewnie rozdzieliłem. Czyli tutaj dobrze, dobrze jest to rozdzielone, archonci, gady, to są dwie różne rzeczy. Fajnie, to wyszło w tym momencie, nie zwróciłem uwagi na to wcześniej. Więc fajnie, czyli do tego podłączyli się gady. Gady, gadzie rodziny anielskie podłączyły się. Zamiast Plejadian. O Plejadianie stworzyli sobie portal. Ale przyszła mi też myśl podczas tego oglądania pierwszy raz tego filmu, wczoraj czy przedwczoraj, że Plejadianie mogli się umówić z gadzimi istotami. Umówić się do odegrania pewnej bajki. Ponieważ gady są tutaj nas bliżej, Plejadianie są trzymani dalej, oni nie są dopuszczani tak naprawdę. Tutaj do Plejadian mamy o wiele dalej w tej chwili. I myślę, że gady, a oni zresztą zaczęli się integrować ze sobą ciemni. Od tego momentu, w którym zostali stąd wyrzuceni, przestali ze sobą walczyć. I zaczęli się integrować, czyli stali się naprawdę niebezpieczni. Bo wcześniej byli zaślepieni walką, wzajemnie sobie przeszkadzali. W tej chwili już tego nie ma. W tej chwili zaczynają współpracować ze sobą. Czyli zaczynają się organizować. I myślę, że Plejadianie z jakąś grupą, może nie ze wszystkimi, powiedzmy, rasami czy rodzinami, na przykład Draco, myślę, że tutaj chodzi głównie o tą rasę, ale jakąś tam podrasę, myślę, że tutaj oni to ugrali z drugiej strony. Jeszcze raz powiedz. Takie gadzie przypominające krokodyle. Oh my god. To jest tak, jakby powtarzanie tych liczb było wysyłaniem sygnału. Wiem, to samo powiedziałeś mi wtedy. To taka reklama w pewnym sensie. Tacy ludzie często mają, nie wiem, jakąś potrzebę pokazywania, oh my god, jest źle i tak dalej. Czyli w pewnym sensie chcą pokazać, oni doskonale wiedzą, jak źle, niedobrze jest. Ale jak gdyby doskonale wiedzieli, w czym tak naprawdę żyjemy, to wiedzieli, to w żadnym wypadku nie prosiliby o pomoc Plejadian. Dobra. Powiedz mi, czy ona w jakikolwiek sposób, przez to, że wysyłała ten sygnał i powtarzała to 8787, czy ona w jakikolwiek sposób jest z nimi połączona teraz? Tak. Powiedz mi coś więcej, jak to się odbywa? Ona wysyła sygnał i łączy się z nimi? Tak, oni jakby mają wtedy wpływ na jej rzeczywistość. Tutaj znowu jest jakby kolejne istoty, które są w stanie wpływać na kody. Nie piszą nowych, tylko uruchamiają te, które nie potrafią jakby napisać nowego kodu, ale są w stanie ten, który już jest, budzić. Tutaj ktoś zapytał, Jakub, w jaki sposób ten chłopak z filmu to wszystko widzi? To jest jakaś podróż mentalna, astralna, czy coś takiego? Mniej więcej, można tak powiedzieć. I jak ci tu odpowiedzieć na to pytanie? To jest hipnoza, oczywiście, że tak. No, właściwie to jest chyba stan nawet głębszy. Hipnoza jest tylko takim sposobem uruchomienia, zainicjowania tego, co się dalej dzieje. Jesteśmy istotami, które mogą się poszerzać, mogą się przenosić swój punkt świadomości w jakikolwiek rejon całej tej puszki Pandory. Nawet na zewnątrz, myślę. Chociaż nie jestem pewien do końca, czy większość ludzi będzie w stanie coś takiego zrobić. Ale możemy to zrobić. I tu tak naprawdę ten człowiek jest w innym miejscu w tej chwili. Jest w innym miejscu, może obserwować pewne zajścia, które są w tym innym miejscu, nawet w czasie możemy się przenosić, bo wszystko jest tu i teraz. Jest to dostępne. Więc ogólnie rzecz biorąc, tak, to jest taka podróż mentalna, można powiedzieć. Jak najbardziej. Działania.
No i też jest znowu jakby pobieranie energii, znowu karmienie się człowiekiem. Więc tutaj widzę, że pewne rzeczy, mimo tego, że tam pani znalazła inne powody tych chorób, no, to widzę, że one też zaistniały, dlatego że nie było wystarczająco dużo energii w sobie. Osłabiona była. Dobra. Tak, ona teraz jest jakby od momentu, kiedy zaczęła powtarzać 8-7, to jeszcze jest od niej, a wcześniej tamte istoty ją jeszcze energetycznie męczyły. Więc ona właściwie całe to wcielenie jest pod atakiem. Super. To dobrze, że jest z nami teraz. Jakie to szczęście. Sorry za ten śmiech. Trochę taki sarkastyczny. Dobra, dalej. Maciuś, powiedz mi, pod kogo ona, idź bardzo cię proszę, jak ona wypowiada te liczby, to sprawdź mi bardzo cię proszę, w jaki sposób ona się z nimi łączy. Jest to jakiś kanał? Co to jest? I sprawdź, to jest proszę. Kanał. Dobra, no. I widzę pięć istot, które siedzą jedna obok drugiej i tą energię pobierają. To idziemy do nich. Pierwsze co? Jednego najważniejszego, który będzie ze mną rozmawiał. Mam już. Jak ma na imię? Lifta. Lifta? Liftarz. Na końcu jest trzy. Liftarz. Ile osób przez ten film, który jest puszczany na YouTubie, jest podłączone w tej chwili do istot jaszczurzych? Tysiące, a jeszcze poprzez inne nagrania, inne osoby, miliony. W jaki sposób oni wpadli na to? W jaki sposób to się stało i oni wpadli na to, w jaki sposób się łączyć z tymi ludźmi? Nie rozumiem tego. Kto to wymyślił? Powiedział, że ludzie są naiwni. Zrobić mu pole i usunąć mu zapisy? Zapytaj się go. Bo zaraz mu załatwię wszystko. Dobra. Powiedział, że tylko stwierdził fakt. Ja nie jestem naiwna, też jestem człowiekiem, więc nie wszyscy ludzie są naiwni. Niestety ta pani jest też naiwna. Dała się nabrać na szopkę. No jest z tą naiwnością i ze świadomością jest tak, że jeśli jest, powiedzmy, punkt zero, gdzie właściwie ta świadomość jest uśpiona totalnie, nie zdajemy sobie sprawy w ogóle, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i po prostu żyjemy w sposób jakby taki mechaniczny, instynktowny i mamy z drugiej strony punkt 100, powiedzmy 100%, czyli 100% świadomości, totalne rozeznanie, wiem, kim jestem, wiem, w jakim miejscu się znajduję, wiem i w tym momencie zdaję sobie sprawę, co się tutaj dzieje. I w każdym punkcie, gdziekolwiek pomiędzy tymi dwoma punktami człowiek się znajduje, jest jakaś część, jakaś przestrzeń naiwności. Więc to, że człowiek wskoczył bardzo blisko, jest tych 100%, to wcale nie znaczy, że już tutaj nie może być naiwny. No tym bardziej tutaj ta pani wrzuciła tą klientkę, nie wiem ile to taki koszt kosztuje, żeby się odłączyć z jednej rodziny ciemnych do innej rodziny ciemnych, jeszcze gorszej rodziny ciemnych. Uważam Plejadian za jedną z bardziej niebezpiecznych rodzin, od których się o wiele trudniej można będzie potem, nie wiem, wyłapać, wyciągnąć. Ile taka przyjemność kosztuje u tej pani? Nie znam cennika tej pani akurat. Ale to jest ciekawa rzecz, bo właściwie można było tych Plejadian mimo wszystko dokrzyczać się do nich i poprosić ich o pomoc. Oni na pewno by pomogli spokojnie i za gratis w tym momencie by było. Nikomu nie trzeba byłoby płacić za to, więc tutaj a propos tej naiwności, to jest bardzo istotne w nawiązaniu do dzisiejszych czasów, ponieważ to, co się w tej chwili dzieje na świecie, to jest szopka. I ta szopka będzie jeszcze, będzie kolejna kulminacja tej szopki. I o tym należy sobie zdawać sprawę. Uświadomiłem sobie jedną rzecz, bo się nad tym myślałem w momencie, kiedy zacząłem oglądać też te inne filmy, te tak zwane objawienia Maryjne i tak dalej. Teraz te współczesne
co się teraz odbywają w tej chwili w Argentynie i tam w różnych miejscach. I okazuje się, że oni naprawdę walczą o nas, o ludzi. Walczą o to, żeby nie stracić bateryjek. To są bardzo niebezpieczne rzeczy pod tym względem. I ludzie dają się, ludzie wchodzą w to, ludzie cieszą się, ludzie będą się modlić w taki tradycyjny sposób, mówię, kościółkowy. Będą prosić o pomoc, modlić się oczywiście do kogo? Do ciemnych, bo to ciemni stoją, ciemni działają. To są te programy, które tutaj cały czas działają. Modlitwa do jakichś, do świętych i tak dalej, i tak dalej. To jest uruchamianie kodów ciemności. I ludzie tak naprawdę dozwaniają się do ciemnych, do swoich przewodników i tak dalej, i tak dalej. I to się właśnie w tej chwili odbywa. I pierwszymi ludźmi właściwie, którzy są przegrani już właściwie, jeśli się z tego, nie wiem, w odpowiednim momencie czasu nie zrozumieją, to są właśnie ludzie, którzy są ci tak zwani wierzący w taki bardzo przesadzony sposób. To są ci ludzie kościółkowi, nawiedzeni w pewnym sensie, można powiedzieć. Jeszcze jest inna nazwa na to, wiele lepsza, ale uciekło mi z głowy. To są ludzie, ci tak zwani dobrzy, którzy ukamieniują każdego człowieka, jeśli ten człowiek będzie inny, jakiś grzech i tak dalej, grzesznik, każdego grzesznika. To są właśnie ci ludzie. Jest fajna nazwa na tych ludzi, na tych ludzi, ale dobra. Widzę, że brak danych jest, nie, już leci, dobra, myślałem, że jakiś problem jest. Lecimy dalej z filmem. Teraz tak. Maciuś, zrobimy to trochę inaczej teraz. A mianowicie, wstać ich do klatki, proszę. Wszystkich jak pięciu, zrzuć klatkę po prostu, żeby oni byli pozamykani. Masz? Okej. Tak. Zawołaj mi bardzo cię proszę Plejadian. Po cholerę oni wzywają w tej chwili Plejadian. Znaczy wzywają ich, bo chcą ich poprosić o pomoc. Dziwne, nie? Przecież to oni powinni pomóc. Ta kobieta sama sobie powinna pomóc. Jest przecież istotą, aniołem, boską istotą, tak jak każdy z nas. Każdy z nas ma wolną wolę i to ta wolna wola powinna tutaj być wykorzystana. Tu na tym filmie jednak w zupełnie inaczej niż na większości filmów regresji, ale nie mówię o tym kanale w tym momencie, czyli na przykład Calagero, gdziekolwiek indziej. Wszędzie, wszyscy, jestem chyba jak, ta blondyna, która prowadzi, Milena, która prowadzi też tę sesję. Myślę, że ona nie popełniłaby tego błędu. Ona wywaliłaby tutaj z Plejadian, sam chyba też miała do czynienia troszeczkę z Plejadianami, więc powiedzmy, tam jest ta świadomość tego, kim oni są. Tutaj tej świadomości nie ma. Czemu ta osoba wezwała o pomoc Plejadian? Kogo masz? Kobiety i mężczyznę. Zapytaj się, czy ci pomogą. Oczywiście, że tak, my pomożemy. Wywalili nas, ale teraz nas wzywają. Widzicie, najpierw ich wywalamy, później prosimy ich o pomoc. Nie ci, którzy wywalają. Ci, którzy śpią, którzy po prostu nie wiedzą o tym, co tu się tak naprawdę dzieje. O, dzięki, Graszka, masz, tak, dokładnie, o dewotów mi chodziło. Właśnie tacy ludzie oni są pierwsi, zresztą myślę, mogę tą informacją się podzielić, nie podając imienia, nie podając nazwiska, nie wskazując na osobę, w końcu mam taką ciotkę, która bardzo przemodlona, zresztą bardzo tak na plus, pamiętam, mieszkałem u nich tam przez jakiś czas, okres, to byłem przeatakowany dosłownie miłością, w taki sposób, gdzie nikomu nie życzę takiej miłości.
To są ludzie, którzy pójdą w przepaść jako pierwsi. I zresztą dowiedziałem się później w pewnym momencie, że ciotka szczepionkę przyjęła. Tak, tacy ludzie przyjmą wszystko. Z różnych powodów. W każdym razie to są ludzie, którzy nie będą zadawać pytań. Właśnie to powinni zadawać pytania. To są ludzie, którzy dobrzy są w momencie, kiedy mowa, tak jak Świadkowie Jehowi, kiedy jest mowa, kiedy oni są, rozmawiają z nami, mówią nas o tych wszystkich rzeczach, ale w momencie, kiedy przychodzi co do czego, to ci ludzie pierwsi się poddają, pierwsi biorą, przyjmują te rzeczy, tak jak im panowie każą. Więc po owocach poznacie. Owoce tutaj właściwie mówią, coś jest tutaj nie tak. Więc albo jesteśmy panami, wierzymy w siebie, jesteśmy suwerenami i zadajemy pytania. Staramy się chociaż troszeczkę podważać tą rzeczywistość po to, żeby zdać sobie sprawę, co się tak naprawdę dzieje, a nie przyjmować wszystko jak leci. Przekonanie, plejadianie są na pewno dobrzy, przecież tyle ludzi o nich dobrze mówiło i tak dalej, więc tak, poprosimy o pomoc plejadian. Dobra, dalej. To niech sobie wezmą. Powiedzieli, że odetną wszystkie osoby, które zostały podpięte do nich. A dlaczego? Dlatego, że pod plejadianami są? Ludzie, którzy się łączyli z nimi, wychodzili z założenia, że łączą się właśnie z plejadianami, więc chcą, żeby to połączenie faktycznie było z nimi. No i bardzo ładnie, uratowaliśmy teraz, dziękuję Pani Aniu, tysiące osób. Nie do końca jestem pewien, muszę chyba jeszcze raz oglądać ten film, a przynajmniej ten fragment. Nie będę cofał ze względu na Was, bo to nie jest takie istotne. Aczkolwiek jeśli 1000 ludzi w tej chwili zostało przekazanych dla Plejadian, no to gratulacje, to należy pogratulować tej Pani. Uratowała Pani 1000 dusz. Właściwie nie do końca. I tu należy powiedzieć, kurczę, co tu się dzieje? I zrobić taką minę. Nie, no przecież nie dzieje się nikomu krzywda. Myślę, że wiele dusz, czy wiele istot, wiele aniołów z tego 1000 poradzi sobie w jakiś sposób sami w pewnym momencie. No ale tak czy tak, człowiek wepchnął te 1000 dusz do jaskini lwa. To nie jest fajne. To bardzo ich prosimy o pomoc i rozłączenie tych ludzi spod tych jaszczurów, okej? Ta osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że w momencie, kiedy prosisz o pomoc jakiegoś ciemnego, na przykład plejadianina, żeby uwolnił kogoś spod pęd, to tak naprawdę co ten plejadianin zrobi? Oczywiście uwolni spod pęd z jednej strony, ale te pęta stworzy od siebie. Czyli w tym momencie niewolnik nie stanie się wolny, czyli stanie się niewolnikiem rodziny plejadiańskiej, a sam tak naprawdę nie jestem pewien do końca, czyim niewolnikiem wolałbym być, czy takiej gadziej rodziny, czy takich plejadian. Z tej gadziej rodziny prawdopodobnie jest się o wiele łatwiej wyzwolić, bo u plejadian jest totalna szopka, tam jest w ogóle nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie. Tam jest totalne kłamstwo. To plejadianie stworzyli religię. Myślę, że to jest ich kwestia myślenia. Czekajcie, jak oni się nazywali? Ci tak zwani podróżnicy w czasie. Winkmakers, czy jakoś tak to się nazywało. Prawdopodobnie za tym też stoją plejadianie. O plejadianie mówili z reguły zawsze nam, że oni są nami z przyszłości. A w Winkmakers powtarza się dokładnie ta sama kwestia. Skąd to się ma? To jest nawiązanie do plejadian. Właściwie to jest dokładnie to samo, co plejadianie mówili. Nie wiem, czy to ktokolwiek kiedyś to zwrócił na to uwagę. Aczkolwiek jest to bardzo, bardzo... Tam też mamy świetliste istoty. Plejadianie wmawiają nam, mówią dużo o świetlistości. I te wszystkie rzeczy to właściwie... Według mnie jest to dokładnie to samo. Mogą wziąć tą klatkę z nimi? Przyleciały jakieś inne istoty.
właśnie no. A propos klatki przeleciały jakieś inne istoty, które ich zabierają. Zapytaj się, kto to jest. A Arcturianie to są? Wyglądają na taką... Wyglądają, może ja tak opiszę, bo ja się na nich tak aż do końca nie zna. No. Myślę, że pani ma troszeczkę problem z własną wiarą we własne siły. Brak wiary w siebie. I kwestia... Ten kompleks niższości objawia się jako kompleks wyższości w tym momencie. Czyli wychodzi z takiego punktu, w którym ma potrzebę udowadniania. Czyli tutaj to zgadywanie, to Arcturianie, no na pewno to Arcturianie mają być. Coś, chociaż mogła przyjść taka myśl do nich. Do niej. No zobaczmy, czy to byli Arcturianie. Oni wyglądają, jakby byli w takich skafandrach metalowych, ciemnych, takich matowych. Mają tam jakieś oznaczenia. Tak wygląda, jakby ten skafander był częścią ich. I oni pakują ich jakby na ten statek. Nie. Jakby no, nie, policja. Tak, tak, dokładnie. To jest policja. To jest policja międzygalaktyczna. Tak to się nazywa. Policja, dobre. Oto pierwsze, w ogóle też taki pierwsza rzecz. O policji nigdy takiej międzygalaktycznej nie słyszałem, aczkolwiek o tej Federacji Galaktycznej, która się rozpadła. Nie ma już tej Federacji Galaktycznej. Ale teraz ciemnie budują coś w tym samym rodzaju, tylko właśnie, bo integrują się teraz ze sobą. Zaczynają współpracować. Pytanie jest, czy tutaj nie było między nimi współpracy. Ciemni z jednej strony i Plejadianie z drugiej strony. Jak ten, tutaj widzę, że ten film może przerywać. Jakby było coś takiego, ja po prostu ten film wgram jeszcze raz. Będzie, więc gdyby ten film się tutaj, były problemy z odtwarzaniem, byłby poszatkowany, to spokojnie, mam też kopię, tworzy się kopia u mnie na dysku, tak więc no problem. Lecimy z tematem dalej. To jest wysłane z jakiejś rodziny świetlanej. Tak. Dobra. Zakasali ich, wzięli ich? Miałem do czynienia wiele razy z tą tak zwaną policją. Ja to ich nazywam po prostu strażnikami. Albo oficerami, bardziej strażnikami. Pewnym rodzajem wojska. To jest najniższe wojsko. To nie jest jakaś policja. Oni chcą, oni się będą pokazywali, powiedzmy są bardzo często, pokazują się w takich wojskowych mundurach. W mundurach albo jest taka grupa młodych ludzi, pokazują się jako taki młodzi ludzie, ale najczęściej są umundurowani. Czyli w pewnym sensie mi się bardziej skojarzy nie z policją, a z wojskiem. Często były tam jakieś, można było ich nawet pomylić z hitlerowcami. Na pewno wielu ludzi miało od czasu do czasu takie filmy, gdzieś tam byli na wojnie, hitlerowskiej wojnie, ta druga wojna światowa, to nie była druga wojna światowa, to jest to, co się dzieje w tej chwili cały czas. Druga wojna światowa się nie skończyła, w astralu ona trwa dalej, tylko trwa na, no właśnie tam, gdzie czasem nas spycha, czasem wciąga w naszych snach. W ogóle astral jest bardzo zimny w tej chwili. Ostatnio byłem, niedawno właściwie, bo tej nocy szwędałem się gdzieś tam po astralu i jest zima w tej chwili, można powiedzieć. Nie wiem, czy to w jakiejś części, czy cała Ziemia jest w tej chwili opleciona taką zimą. W każdym razie astral nie wygląda fajnie w tej chwili. Nie jest fajny, jest zimny. A to nie jest fajne. Lecimy dalej. Tak. Dobra. Połączenie z panią Anią zerwane? Znaczy teraz jest połączona do tych istot światła. Okej. Dobra. To już nie jest jakby połączenie, które pobiera, tylko bardziej połączenie świadomości. Bardzo dobrze. Jesteśmy w domu. Teraz tak. Masz tego archonta tam? Okej. Na mocy wolnej woli, nadanej mi przez źródło, nakazuję ci wyciągnąć wszystkie podpisane dokumenty, wszelkie cyrografy, wszystko, co na świadomym bądź nieświadomym poziomie pani Ania z nimi podpisała.
bo dużo tego jest. Biblioteka? Jak to widzisz? To wygląda jak takie sznury od prania i na każdym właśnie co chwilę jest powieszony jakiś dokument na nim. Okej. Ogień fioletowy najlepiej w celu transformacji i całkowitego rozpuszczenia tego połączenia. I go, i puść ten ogień, niech on spali wszystko. Ona ma prawo być już dzisiaj wolna. Koniec. Pali się? Tak. Powiedz mi, kiedy to się spaliło wszystko już? Jeszcze tylko. Okej. Pani Ania jest w tej chwili wolną kobietą i ma prawo do tego. Skończyło się już. Wszelkie powiązane z archontami zostają rozwiązane w dniu dzisiejszym. Problem polega na tym, że z archontami nie da się tak rozwiązać umowy. To z ciemnymi oczywiście. To dotyczy ciemnych. Kolejny przejaw pewnej nieświadomości, niewiedzy w zasadzie, nie tyle nieświadomości, co niewiedzy. Bo archonci to też jest część naszego światła. To jest pewne. To archonci są związani z tą grą, która trwa na pustyni tak naprawdę, kiedy jesteśmy na tej pustyni. Zniknął. Dobra. Mamy jednych, mamy drugich. Ale była. Zniknął. Okej, okay, ale była obciążona, co? No i to takie mocne istoty. Wiem. Dobra, uwolniona. Mogę z nią porozmawiać? Czy ona na razie jest na poziomie światła 400? To niedużo, no. I dalej się jeszcze trzęsie. Okej, okay, to wyślij jej bardzo cię proszę światło i miłość w celu całkowitego uspokojenia. Absolutny spokój i cisza. Wszystko jest dobrze. Nic się nie dzieje. Wypluła coś ciemnego i wtedy wstała na nogi. Wypluła coś ciemnego? Tak, wyrzuciłem to już. Dobra. Wyglądało jak czarna smoła. Dobra, okej. Okay. Ma prawo dzisiaj być w świetle. Każdy ma prawo w pewnym momencie dojść do wniosku. Okej, teraz już wiem, gdzie jestem. Teraz chcę być po jasnej stronie mocy. I to jest piękne. Tak, to nie do końca jest piękne, dlatego że to też jest gra. Jasna strona mocy, ciemna strona mocy. To jest gra. To nie chodzi o to, żeby wybrać stronę. Wybieracie stronę, wchodzicie w grę. To jest stara gra, nazywa się dualizm. Należy zintegrować jedno z drugim. Ciemność i światło musi się połączyć, złożyć. Jedno rozpuszcza drugie. Co powstaje? Nic. Wszystko znika. I pojawia się prawda. To, ta tak zwana pustka, to Buddowie mówili, to nawiązanie do buddyzmu, tak zwana pustka. Wchodzisz w pustkę, wchodzisz w nicość. Ta kobieta, tu z Telemy mówi, nazwana imieniem, ona nie ma imienia, a ma wszystkie imiona jednocześnie. To albo to. Znaczy to i to. To oznacza to samo. Nie możesz nazywać się tak, tak i tak, ale bez jakichś innych imion. Albo wszystko, bo jesteś wszystkim, albo żadna. I tam jest te imię. Powinno się ją nazywać żadną. Jesteś żadna, o żadna. Czyli bez imienia. Czyli bez granic. Alfa i omega. Ale to nawet więcej alfa i omega w pewnym sensie. Pokazuje wszystko. Mniej niż nic, więcej niż wszystko. To też fantastycznie wskazuje na to, o jaką tutaj osobę chodzi. O jaką, jakiego ducha chodzi, jakiego anioła o nas chodzi tak naprawdę. To my, to nasza dusza, czy właściwie nasza boskość w nas, nasza anielskość. Prawda nie ma granic. Jesteśmy nieskończeni. Jesteśmy istotami nieskończonymi. Znaczy skończonymi w pewnym, znaczy... Nie będę wchodził w te wątki, bo to skomplikuje temat. Myślę, że będzie trzeba zrobić kolejny film, żeby to wytłumaczyć, wyjaśnić.
Aczkolwiek dokładnie o to chodzi. Te dwie części, wszystko tak naprawdę, wszystkie gry mają się złożyć, rozpuścić. Ale z tego nie powstaje pustka. Czyli to nie znaczy, że nagle wszystko znika. Znikają gry, znika ta cała farsa. Ale pozostaje światło, już zintegrowane. I to światło jest prawdziwe. To nie jest nic. Ale ten nic, ta pustka dotyczy gry na poziomie tego podzielonego świata. Pod taką dokładnie, tak to było definiowane, nauczane, powiedzmy, przekazywane przez mistrzów, przez Buddów, bo to mowa jest o tych kulturach wschodu. Tam, gdzie oni tłumaczą, mówią dokładnie o tej pustce. I ludzie starają się rozpuścić totalnie, stać się pustką. Nie chodzi o to, żeby się stać pustką. To pustką ma się stać ta nieprawda. Ale z tej nieprawdy, po złożeniu wszystkiego w całość, mamy powstać prawdziwi, wolni. O to tutaj dokładnie chodzi. A tutaj w momencie Plejadianie właśnie wybrali też tą grę, tylko że oni są ciemni. To, co ciemne, nazywają jasnym. I ta ciemność odgrywa w pewnym sensie rolę światła. To jest, na tym polega oszustwo Plejadia, największych oszustów z całego tego wewnętrznego świata, w którym żyjemy. Każdy z nas był kiedyś po ciemnej stronie. Każdy z nas. Nie ma człowieka tu na ziemi, który by stale był w świetle. Nie ma takiego człowieka. My wszyscy byliśmy kiedyś katami, kiedyś wszyscy byliśmy po ciemnej stronie, żeby doświadczyć to, co mówiłam na samym początku, żeby wiedzieć, po której stronie chcę być, muszę doświadczyć wielu rzeczy, tak? Że jak nie doświadczam, no to nie mogę zdecydować. Najpierw doświadczenie, a potem, dobra, okej, tego już nie chcę, te klocki już odrzucam, to nie są klocki dla mnie. I wtedy możemy to zrobić. Inaczej byśmy tego nie mogli zrobić, no. Także wszyscy kiedyś to zrobiliśmy po prostu. Dobra, jak ona się czuje? Zapytaj się jej, bardzo cię proszę. Mówi, że wspaniale. O. Tańczy tutaj jakby w miejscu. Mhm. I ma około 800 światła. Wow, to tak wskoczyło do góry? Te liczby są dziwne. W różnych grupach w różny sposób liczą. Tam nawet procenty potrafią być, nie wiem, 10 000%, cokolwiek to znaczy. Chyba nie o te procenty chodzi, o których, powiedzmy, ludzie, my używamy tych procentów, 100%, czyli całość, tak umownie, no ale może być wiele całości. Takie trochę dziwne. W końcu nie będę w to wnikał. Też może to być szopką. Może też to być szopką Plejadian. Tutaj nie zapominajmy, są cały czas w tej sesji, w tej przestrzeni, razem tam z nimi, Plejadianie. Więc nie do końca wierzę w te liczby w tym momencie. Bo oni tak naprawdę tych Plejadian nie sprawdzili, nic z nimi tam nie robili. Nie zablokowali ich na ten czas, nie, żeby jakieś bezpieczeństwo mimo wszystko zabezpieczyć się od nich. Ci Plejadianie tam dostali pełną wolność w tej przestrzeni. Czyli nie, ja nie ufam tym liczbom w tym momencie. To jest dla mnie szopka. Wyczuwam tu mi się lampki wszystkie dosłownie świecą na czerwono w tej chwili. Ja cię kręcę. To ja nie wiem, czy ja mogę ją dotknąć jeszcze przy 800 światła, kurczę. To jest bardzo dużo. Sprawdź, bardzo cię proszę, jakie to nasza Ania ma zadanie na Ziemi? To będzie dobre. Czy widzę, że do tego momentu i jeszcze przez jakiś czas ma się jakby skupić na sobie? Plan jest taki, że ona całkowicie się odbudowuje, bo widzę, że ona kiedyś w świetle już była. Potem na chwilę się zmieniła, jakby przybrała tą ciemność i teraz ma sobie jeszcze wyżej siebie odbudować. Później widzę, że w momencie, kiedy już całkowicie ze sobą sobie zrobi porządek i będzie już czuła ten taki wszechogarniający spokój i bezpieczeństwo, widzę, że to są też jakby przekazy od tej istoty ze światła. Tak, tak. Przekazy, oczywiście Plejadian w tym momencie, bo przecież teraz jest w niewoli Plejadian. Znaczy to Plejadianie nazywają niewolą. Ale między sobą prawdopodobnie, przecież oni doskonale wiedzą, kim są,
jakie miejsce zajmują, co robią i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że między sobą zdają sobie sprawę z tego, co tak naprawdę tutaj się dzieje doskonale, więc ja mówię na wprost. Pani trafiła spod rynny, pod deszcz. Nie, spod deszczu, pod rynnę. Jak chcecie, właściwie w obie strony pasują. Przy okazji i wdrażanie tego jakby w życie, że to nie jest tylko teoria, ale jakby próbuje przekazać światu niekoniecznie też fizycznie, bo to widzę, że to się też dzieje jakby w polu ziemi, że ona wprowadza po prostu zmiany. No proszę, ile aniołów na ziemi przyleciało, no. Jak patrzę na tych klientów, to po prostu myślę sobie, że nie jesteśmy zgubieni na pewno. Okej, okay, czyli tak zwane mogłaby channelingi prowadzić, rozumiem, tak? Mhm. Widzę, że część z nich będzie takie typowo jako channeling, że właśnie przygotowuje się do tego. Tak, tak, no, bo muszą przygotowywać. Ciemni zawsze będą przygotowywać nas do komunikacji z nimi. Po to, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co mamy robić. Tu nie chodzi o wolność. Nie chodzi o wolność. W momencie, kiedy łączysz się z jakąkolwiek rasą na zewnątrz, a to będzie zawsze rasa ciemnych tutaj, ci prawdziwi z zewnątrz, oni mówią nam na wprost. Nie należymy do żadnego świata. My byliśmy w różnych rodzinach, to prawda, ale nie należymy do tych rodzin, które są tutaj, do tych sztucznych rodzin. Należymy tam, do tego świata, który jest na zewnątrz. I wszyscy aniołowie tworzą właściwie jedną wielką rodzinę. Oczywiście są ci na zewnątrz, też się dzielą w rodziny. Powiedzmy, to wynikło samo z siebie na samym początku, zaraz po tym stworzeniu, jakie miało miejsce kiedyś tam dawno, dawno, dawno temu. Aczkolwiek nie ma tu mowy o żadnych strukturach. Nawet nie ma mowy o channelowaniu z kimkolwiek. Z zewnątrz to samo przyjdzie właściwie. W momencie, kiedy wchodzimy na drogę, stajemy się wolni, mamy możliwość kontaktowania się z całością stworzenia wedle naszej własnej woli. Ale nie ma takiej potrzeby, ponieważ mamy Chrystusa wewnątrz siebie. I po co mamy się jeszcze kontaktować z kimkolwiek indziej? Chyba, że tak po prostu pogadać sobie, zobaczyć i tak dalej. Ale dobra, nieważne. Tu to jest dowód na to, że mamy do czynienia z ciemnymi. Ciemni, to jest sposób działania ciemnych. A czasami będzie uważała, że to idzie jakby prosto od niej, bo poniekąd idzie, bo ona jest stamtąd. Skąd? Tą wiedzę ma. No widzę, o tych istot byli Plejadianie, tak? No widzę, o to jest kolejna rzecz. Plejadianie wmawiają, jesteś nasza. To właściwie prawdopodobnie tak myślę, że ktokolwiek znajdzie się w takiej sytuacji, to Plejadianie do każdego z was powiedzą, tak, ty jesteś Plejadianem, Plejadianką, ty należałaś do nas, wracaj do nas z powrotem. Tu nie chodzi o to, kim byłaś, kim jesteś. Tu chodzi o to, że to jest walka w tej chwili. Te nacje ciemnych wcześniej czy później znowu zaczną ze sobą walczyć. Tylko problem polega na tym, że oni już w tej chwili walczą o pewne ustawienie sił. I każda z tych ras chce być silna w momencie, kiedy oni zaczną znowu ze sobą walczyć. A ciemni nie, to nie jest natura ciemności, żeby była ze sobą zintegrowana. Tam zawsze będzie struktura, zawsze będzie ktoś, kto będzie chciał wejść wyżej i będzie chciał rządzić. A to dzieli wcześniej czy później wszystko. I ciemni sobie zdają sprawę z tego, że to jest sztuczna w tej chwili sprawa, która się wcześniej czy później rozleci sama z siebie, w momencie, kiedy przestanie istnieć ten czynnik, który właściwie zmusił ich do współdziałania ze sobą razem. Ta sytuacja, którą mamy teraz, ale ona wcześniej czy później skończy się. Wcześniej czy później będą musieli stąd odejść. Skończy się, oczywiście zabiorą pewną część ludzi. Każdy swoje bateryjki zabierze, ludzie będą chcieli. Myślę, że chrześcijanom jest tam najbliżej, znaczy tym zdewociowałym chrześcijanom, no jakoś tak. To są ludzie, którzy
pierwsi zostaną zaszczepieni. Pierwsi wejdą w każde gówno właściwie. Najbardziej naiwni ludzie właściwie, tak. Czyli warto być buntownikiem, warto być troszeczkę złym. Tego buntu w sobie mieć, bo to jest takie bezpieczeństwo, dlatego zło nie istnieje. Te rzeczy, które w pewnym sensie tworzą nasze cienie, one czasem są nam potrzebne do życia, do tego, żeby się ochronić, żeby obronić się. Do obrony potrzebujemy zaatakować kogoś. Czasem atak jest też obroną. Nie ma zła, nie ma dobra. To wszystko są tylko doświadczenia. I jeśli pozbędziesz się wszystkich swoich cieni, całe szczęście, że się nie można pozbyć na zawsze, ale na jakiś czas można, wtedy stajesz się bardzo słabą istotą, którą można manipulować totalnie. Bo ta ciemność tak naprawdę to jest ta część, która nam przeszkadza, tak. Buntuje się czasem, nie lubi nas, bo my nie lubimy tej ciemności. Ale cała rzecz polega na tym, że właśnie za ciemnością jest ta boskość. Ta wolność jest za ciemnością, ona się tam ukrywa. Bo tak naprawdę to ta ciemność jest naszą siłą. W niej jest ten cały potencjał. I dlatego należy pokochać siebie, pokochać cienie. Sprawić, żeby te cienie stały się, wróciły do prawdy i zaczęły nam służyć. W nich jest siła, to tam jest dokładnie siła tego buntu, wszystkiego. Wtedy nie dasz się oszukać, nie dasz się omamić na żadne słowo, najlepsze. Nie dasz się przekupić, nie dasz się, w ogóle wszyscy tracą nad tobą władzę. Ale w momencie, kiedy pozbywasz się swoich cieni, swojej całej siły, swojego największego skarbu w pewnym sensie, a zostaje tylko to, tak zwana dobroć. Ta dobroć uległa, która mówi tak, tak, panie, ty masz rację, ja się mylę, jestem malutkim człowieczkiem. Tak to dokładnie działa. Dlatego ci ludzie, którzy starają się grać tych dobrych, to są pierwsi ludzie, którzy pójdą na odstrzał. Ludzie w tej chwili są zmuszani do tego, żeby się podzielić i w pewnym sensie oznaczyć stronę, za którą każdy musi wybrać stronę tak naprawdę. I teraz dokładnie to się dzieje. I to plejadiania też walczą tutaj o tą część bateryjek, która się nada, która przyjmie pomoc. Lecimy dalej. Tak. Pochodzi od nich? No to z tamtych istot. No. Tak, ja widzę, że ona w trakcie, jak już była tam, w pewnym momencie z tymi archontami widzę, że doszło, niby ona z nimi walczyła, znaczy no walczyła, na początku było to jakby przeciwność ich, a potem zaczęła jakby się w ich kierunku kierować. Widzę, że między nimi była jakaś współpraca, dlatego oni ją tak nie chcieli wypuścić, bo im się nie podobało to, że ona rezygnuje. No i w pewnym momencie, już będąc w tej ciemności, zdając sobie sprawę z tego, dokąd idzie, zawróciła z tej drogi. Proste. Wszyscy zawróciliśmy kiedyś z tej drogi. Wszyscy. Plejadianka nam się trafiła. Będzie łatwy kontakt miała, rozumiem, z nimi, tak? Ja też mi przyszło do głowy, tak jakoś się pojawiło. Bo żeby zamiast może tych dziwnych kodów, które wcześniej dostawała, pojawiał mi się ciąg Fibonacciego. To szopka jest, to ciemni, to matematyka, to jest kolejna rzecz, filozofia, matematyka, w ogóle te liczby, liczbowe rzeczy, schematy, te wszystkie rzeczy, które pochodzą z tego świata, pochodzą tak naprawdę z matryc tego świata tutaj. To jest kolejny dowód, czy kolejna lampka czerwona powinna się zaświecić w tym momencie, z kim mamy do czynienia i czy tak naprawdę chcemy tego iść w tym kierunku. Nie, to nie jest fajna rzecz. Oczywiście to jest kwestia kolejnych niezwykłych, niekoniecznie ciekawych, albo ciekawych, ale czasem trudnych doświadczeń, jako ciemnych, no bo powiedzmy, część z nas na pewno zostanie ciemnymi, więc to jest jasna sprawa. Będą musieli tutaj wszystko przejść i zacząć kiedyś tam od początku, całą drogę od początku do końca, znowu się wcielić na jakiejś planecie, podobnej do tej Ziemi. Może będzie to na Ziemi, może będzie to w innym miejscu. Ale takie właśnie, takie tak naprawdę sobie doświadczenia w tym momencie wybieramy. Takie, na takie doświadczenia się decydujemy, bo przyjmując
pomoc Plejadian czy jakiejkolwiek rasy ciemnej. Że tu będzie lepiej w tym połączeniu. Na początku święta, tylko. Święta geometria się kłania, trzeba tam zaglądać, zobaczyć. I Plejadianie. No proszę, proszę. Czyli będzie mogła też tutaj przekazywać jakieś informacje na naszej planecie, tak? Tak jest. I wielu ludzi będzie ciągnęło za tymi informacjami. Dobra, zamiast mówić prawdę w końcu, połączyć się z samym sobą, szanować siebie i przekazywać naprawdę prawdę, tak jak jest, tak jak to wygląda. I dzielić się tą wiedzą po to, żeby otwierać oczy. To ludzie będą wpadać w pułapki, bo tych ludzi będzie faktycznie dużo, tych tak zwanych nauczycieli. To są fałszywi nauczyciele. Czyli właściwie tutaj mamy mistrza, przyszłego mistrza prawdopodobnie, który być może przebudzi się, jak pójdzie za Plejadianami, przebudzi się jako ciemny. Czyli będziemy mieli kolejnego fałszywego boga, że tak powiem. Ciemnego łowcę. Takich ludzi już w tej chwili chodzi dosyć sporo na tej planecie. I będzie ich jeszcze więcej. A teraz jak się przebudzą ci ludzie, fascynaci Plejadian i tak dalej, i jak to zacznie działać, łączyć, i ci ludzie będą mówić, będą robić pewne rzeczy nawet. Wow. Będziemy mieli szopkę na tej ziemi. Niezły spektakl, to wam muszę powiedzieć. Będzie bardzo fajnie popatrzeć, bo to będzie naprawdę cudnie będzie to wyglądało, aczkolwiek przestrzegam, żebyście się nie dali oszukać temu, co się będzie działo za jakiś czas. To nie jest kwestia lat, to jest kwestia miesięcy. To jest kwestia niedługiego czasu właściwie od tej chwili już. I zobaczyłem jej przewodnika duchowego. No. To jest jej matka wtedy. Myślę, że tutaj możemy zakończyć komentarz do tego filmu. Jest godzina 21.33, półtorej godziny na pierwszy film. Zostały nam jeszcze dwa filmy, więc zmieniamy teraz film, krótszy film. Komentarz do filmu numer 3, tak troszeczkę nie po kolei, z tego powodu, że właściwie tutaj temat będzie ten sam, będzie dotyczył objawień maryjnych. Posłuchajmy najpierw księdza, który ma coś na ten temat do powiedzenia. I oczywiście będzie komentarz do tego filmu, do tego komentarza w pewnym sensie. Komentarz do komentarza. Zaczynamy. Witajcie w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie o groźne objawienia maryjne. Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie dzisiaj brzmi. Proszę księdza, nagrał ksiądz ostatnio odcinek o szczepionkach, który nie bierze pod uwagę ostatnich objawień maryjnych. A Maryja bardzo wyraźnie się wypowiada o tym, że nie powinniśmy się szczepić. Jakie jest księdza zdanie w tym temacie, ponieważ uważam, że Maryja jest ważniejsza od biskupa? Proszę o księdza komentarz. Pytanie jest bardzo na czasie i przede wszystkim tak. Wiemy, w jaki sposób bada się objawienia maryjne. Czy one są prawdziwe, czy nie. I to nie jest kwestia uznaniowości, że my sobie powiemy, że chyba tak, tylko pierwsze, co się robi, to czy to objawienie jest zgodne z nauką Kościoła. I nauką oficjalną, i nauką, którą Kościół interpretuje. I to, co słyszymy dzisiaj o tych objawieniach, które gdzieś chodzą w internecie, o końcu świata i o czasach apokaliptycznych, co z jednej strony jest prawdą. Jesteśmy cały czas w czasach apokaliptycznych. Cały czas jesteśmy w oczekiwaniu na koniec świata. Na koniec świata, oczywiście każdy. Te czasy apokaliptyczne dla każdego, dla różnych z nas trwały przez cały ten czas, od nawet i przed Chrystusem i po Chrystusie. Bo to dotyczy każdego z osobna, jeśli już dotykamy tego tematu. Ale teraz mówimy o szopce, która ma miejsce na tej planecie w przestrzeni ogólnoludzkiej, tak, tej fizycznej. Ale to jest szopka nie dotykająca tych doświadczeń. To jest taka szopka, taki spektakl po prostu. Po to, żeby ustaliły się pewne siły. My mamy dokonać tak naprawdę wyboru. I ta szopka ma nas zmotywować, zmusić do przyjęcia takich, a nie innych rozwiązań, które są oczywiście nam wpychane przez
przez tych, którzy chcą nas zniewolić. Jest coś w tym prawdziwego. Ale to nie my będziemy wiedzieli kiedy, ani Matka Boża nam nie objawi, kiedy to będzie. Pan Jezus wyraźnie mówi apostołom w Ewangelii, że nie wasza sprawa jest, żeby znać ten moment. Tak, ale mówi dokładnie o drodze mistrzów. To tyczy się drogi mistrzów. To nie tyczy się tego, co się tutaj dzieje. To, co się dzieje tutaj, to jest coś innego. To znaczy jest pewien objaw, powiedzmy, tych dzisiejszych, ostatnich czasów. To się podobnie odbywało też w innych światach, które później upadały. Różne rzeczy się działy w tych światach. Planety gasły. Więc kwestia tego, jak sobie ludzie z tym poradzą. I czy tu będzie kontynuacja życia i w jakiej formie. To wszystko tak naprawdę zależy od nas. Ale będziemy mieli spektakl. Będzie tutaj cała masa szaleństwa, tylko to nie będzie prawdziwe. Nie do końca będzie to dotyczyło tej boskości, Boga, wolności jako takiej, ale bardziej będzie dotyczyło właśnie, jakich będziemy mieli, czy będziemy mieli opiekunów, czy będziemy panami dla samych siebie. Bardziej chodzi o to tutaj w tej chwili. Wow. Dobra, ale czym są tak naprawdę te objawienia fatimskie? Nie fatimskie, o maryjne. A Fatima swoją drogą. To nie jest nasze zadanie. Ani się domyślać, ani szukać. Tylko mamy mieć nieustannie, już od 2000 lat, cały czas postawę wyczekiwania. Jezus jest z nami tu i teraz. A jednocześnie wyczekiwania na Jezusa. Niestety Jezusa tutaj nie ma. Jezus jest na zewnątrz. Nie może tu wrócić. Jezus jest Chrystus. Jezus do Jezusa. Jezus jest tą sumą wszystkich nas. Więc jesteśmy połączeni z Jezusem. I te linki rozświetlają nam serca w tych miejscach. I to nazywamy Chrystusem. Czyli Chrystusami jesteśmy wszyscy. Każdy z nas, który ma, tu świeci się tak światło gorące, to jest ten Chrystus jest w nas żywy. Nawet jak śpimy, to też tworzymy żywy Kościół. Nie ma Kościoła obok nas, to nie chodziło o religię, nie chodziło o nic takiego. I to też nie jest prawdziwy kapłan. To jest kapłan tego nieprawdziwego Kościoła, więc jest nieprawdziwym kapłanem. Zresztą w tych objawieniach fatimskich ciemni, bo tu ciemni tak naprawdę są nadawcami tych objawień, od razu powiem, będzie mi łatwiej prowadzić komentarz do tego i kolejnego filmu. Otóż ciemni doskonale wiedzą, o jaki Kościół chodzi. Zresztą to będzie tutaj jasno. Będzie wielu ludzi mówiło, wielu ludzi już mówi właściwie na temat, że te kościoły, religie potworzone przez te ostatnie 2000 lat i wcześniej, to nie są prawdziwe kościoły. To nie są prawdziwe kościoły, że Jezus, który chodził 2000 lat temu, Jeszua, mówił o Kościele, który jest w każdym z nas. Mówił o żywym Kościele i nigdy nie budował żadnych kościołów, ani nie mówił, że miały być budowane. Nigdy czegoś takiego nie było. Tak więc w tym momencie, jeśli już zaczynamy rozróżniać, zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, czym jest tak naprawdę Kościół i mówię o tym żywym Kościele, że ten Kościół ma znaczenie, ma sens, a nie te kościoły, które są iluzją, które są niewypałem, które tak naprawdę tylko ściągają nam z drogi, przeszkadzają nam. Czy w tym momencie, mówiąc o prawdziwych kościołach, możemy mówić także o prawdziwych kapłanach, którymi także jesteśmy. A przynajmniej można powiedzieć, ci, którzy są na tej drodze mistrzów, to już można powiedzieć, że są takimi kapłanami, którzy zaczynają się budzić do swojej własnej roli. I w tych objawieniach maryjnych jest mowa o tych kapłanach. Mowa o prawdziwych kapłanach. Kilka takich objawień sobie przesłuchałem. Są też niesamowite informacje. Oczywiście pochodzą one od ciemnych, ale ciemni mieszają prawdę z kłamstwem. Nie mogą kłamać od początku do końca, bo to by się od razu wyszło, wydało. Też po części musi być to zgodne z tym z Pismem Świętym, tak? Bo większość ludzi, która się na to łyknie, wierzy w Pismo Święte, jest przywiązana do tych starych kościołów, tych niewypałów, nieprawdziwych kościołów. Więc jasna sprawa jest, że to będzie zmieszane z tym, co było.
i w pewnym sensie będzie to przygotowanie gruntu na coś nowego. Jest tam dokładnie o tym mowa. Czyli jest mowa o tych rzeczach, tylko pewne rzeczy są odwrotnie. Pewne dobre rzeczy są pokazywane jako złe, pewne złe jako dobre i tak dalej. To jest dokładnie ten przekręt ciemnych. I wszystkie objawienia Maryjne nigdy nie pochodziły, nigdy Maryja nie miała tutaj potrzeby objawiać się w jakikolwiek sposób. Więc nigdy nie było tutaj Maryi. W momencie, kiedy odeszła, stała się wolna, ona już tutaj nie wróciła od tamtego czasu. Nigdy tutaj nie było żadnych maryjnych objawień. Czyli jeśli jakieś maryjne objawienia jacyś ludzie od Maryi jakieś tam dostają, dostają tak naprawdę od ciemnych. I fajnie się tego słucha w momencie, kiedy zdaje sobie z tego sprawę człowiek. Ja się śmieję tam w niektórych momentach. Wow. Więc śmieszą mnie pewne rzeczy. Ale jest tam dużo prawdziwych rzeczy, które tylko ludzie tego nie zrozumieją. Większość ludzi na przykład, kiedy Maryja prosi ludzi o modlitwę, to oczywiście ciemni wiedzą, że większość ludzi będzie pacierze odmawiać. I modlić się do kogo? Oczywiście do nich. Czyli w tym momencie będą prosili o pomoc. Będą tworzyć połączenia pomiędzy sobą a ciemnymi. Wtedy ciemny, nawet jak wyrzucony został na zewnątrz, ma prawo tutaj wrócić. Bo przecież człowiek albo ludzie wezwali mnie, tak ciemni powiedzą, nas, do tego, żeby im pomóc. Jesteśmy tutaj z ich powodu, ich wolna wola w tym momencie. Tak działa. Tak to dokładnie działa. No i oczywiście ciemni przyjdą po bateryjki i wezmą te bateryjki ze sobą. Bye, bye, bye. Miałem być wolna, a będę zostanę na kolejne 1000 lat bateryjką albo i więcej czasu. Fantastyczny układ. To się dokładnie dzieje w tej chwili na tej naszej planecie. I należy nie dać się oszukać. Dobra, wracamy do filmu. Jego przyjście ostateczne. Natomiast w momencie, kiedy w objawieniach Matka Boża mówi komunia święta tylko do ust, bo wszystko inne, każdy pójdzie do piekła, no to zdroworozsądkowy człowiek wie, że to są objawienia fałszywe. Czym jest objawienie fałszywe? Kiedy można powiedzieć, że objawienie jest fałszywe? Dobra, jeśli na przykład wezmę sobie kartkę i napiszę sobie tu wiersz i teraz ten wiersz będzie prawdziwy czy będzie fałszywy? Bo jakieś dziwne te definicje słowa potworzyli. Kościół tak skomplikował rzecz. Jeśli objawienie powstało, ktoś je odebrał, to gdyby to było fałszywe objawienie, to by nie doszło. Doszło! To był jakiś przekaz. Jakaś istota z drugiej strony musiała się połączyć z człowiekiem i się połączyła. Człowiek odebrał to połączenie. Czyli to połączenie jest prawdziwe. I jest to objawienie prawdziwe. Ale ja patrzę na to z innej, ze swojego punktu widzenia, ze swojego punktu patrzenia, ze swojego punktu postrzegania. Ja postrzegam rzeczy inaczej niż większość ludzi. Ja rzeczy uprościłem. Pewne słowa zmieniły swoje definicje, pewne słowa zostały usunięte, nie mają w ogóle żadnego znaczenia. Więc jeśli coś jest, jest prawdziwe. Jeśli czegoś nie ma, to po prostu tego nie ma i nie ma mowy o tym, czy to będzie prawdziwe, czy fałszywe. Więc to jest taka pierwsza ważna rzecz. Więc w tym momencie mamy do czynienia z channelingami, z przekazami. Tu akurat mamy nazwane to objawieniami maryjnymi. Ale jest to tak naprawdę channeling. Odbywa się channeling pomiędzy człowiekiem, a z drugiej strony jakimś ciemnym. Albo jakąś grupą ciemnych, jakąś rodziną ciemnych. Mamy channel. Jest to oczywiście prawdziwy channel. Prawdziwe słowa. Tylko teraz jest problem polegający na tym, co w tym przekazie jest prawdziwe, a co nie jest. I to powinno być właściwie zadane pytanie. Tego powinno dotyczyć. Jakie znaczenie ma dla mnie taki przekaz? On nie jest do końca zły. To jest kolejne źródło informacji. Tylko należy to składać. Nie chodzi o to, że to ma być zgodne z pismem. To będzie zgodne z pismem. Oni nie robią takich błędów, żeby coś było niezgodne. Aczkolwiek pewne rzeczy będą odchodzić od pisma o pewnych rzeczach. Powoli, powoli, to robią już właściwie od jakiegoś czasu. I nawet doszło do tego, że
zaczęli opluwać ten kościół. Więc w pewnym sensie dlatego ludzie się podzielili, zaczęli odchodzić od kościoła. Między innymi też właśnie po tych objawieniach maryjnych, fatimskich i tak dalej. Apostazja, trzecie objawienie fatimskie, nie wiem, czy jakoś tak, przepowiednia fatimska, tak. Więc dotyczyła apostazji, dotyczyła tego, co się będzie działo, że będą ludzie odchodzić od kościołów. Problem polega na tym, że to była mowa o czymś o wiele większym i bardziej prawdziwym. Była mowa o apostazji, o odchodzeniu z prawdziwego, żywego kościoła i stawaniu się ciemnymi łowcami. I będzie. I właściwie już to już się dzieje. Ludzie przechodzą tą drogę. Ci, którzy zaczęli wcześniej, doszli wcześniej do tej końcówki, ich czas się w pewnym momencie kończy i wielu ludzi już chodzi. To nie są ludzie właściwie. Tak. I gdzieś, w WK24 gość tam Draco mówił, czy ten pamiętacie ten channeling? Ostatni, niedawny teraz, gdzie była mowa o naszych rządzących. Bo to była, o Polskę chodziło. I tam oni przekazywali informację, że nasi rządzący, tam niektóre osoby to też nie są ludzie. Nie są ludzie nie dlatego, że zostali tutaj w pewnym sensie podmienieni, tylko po prostu to byli ludzie, którzy przeszli drogę mistrzów, spalili się, ale oni mieli się spalić. Coś w tym jest. Nie sprawdzałem ich pod tym kątem i właściwie nie zamierzam się tak zbliżać do tego, aczkolwiek coś w tym jest. Tak, wielu ciemnych chodzi. Każde większe miasto, Kraków, Warszawa, duże miasta, duże skupiska ludzi. Tam znajdziecie takich ciemnych, ciemne istoty. Bo ciemni lubią towarzystwo ludzi. Lubią, ponieważ to są baterie. Zawsze do jakiejś baterii można się podłączyć. Więc tak to dokładnie działa. Lecimy dalej. Jeżeli Matka Boża mówi, że szczepionki są od diabła i że to jest oznaczenie diabelskie, to zdrowo patrzący człowiek i każdy ksiądz zdrowo patrzący powie ci, że to nie są objawienia prawdziwe. Już może nawet... To jest kolejna... Znaczy kolejne... w końcu razie niewłaściwy wniosek. Ucieczka od tematu, od problemu. Czym jest diabeł? Przeciwnik. Właściwie szatan to jest przeciwnik. Diabeł to jest chyba kwestia nazewnictwo pewnych strażników, czy pewnej... Właściwie nie będę wchodził w to wątki, no, ale aczkolwiek mówimy tutaj o tych przeciwnikach. Przeciwnikiem jest każdy z nas może być w momencie, kiedy idzie, porusza się w drugą stronę. Kiedy walczy w swoim żywym kościele i porusza się w drugą stronę, w przeciwnym kierunku. Stąd jest nazwa, mowa o nawróceniu, nie na wiarę. Nawrócić należy kierunek tej integracji światła. Światło ma się integrować, a nie spadać. Czyli tu należy zmienić kierunek przepływu światła i energii. Ale to dotyczy tylko tych ludzi, którzy są na drodze. Nie, większość ludzi nie musi się o to martwić. Wszystko. Ktoś się pyta, czy to jezuita? Nie wiem. Być może jezuici chodzą chyba w tych ciemnych. Lecimy dalej. To już brzmi tak śmiesznie, że nawet nie powie, że to jest od diabła, bo tylko, że to są jakieś powymyślane rzeczy. W tej chwili wielu diabłów żyje tutaj na tej planecie w postaci ludzi. Nie są ludźmi, są ciemnymi owcami, ja ich tak nazywam. Myślę, że może to pasować diabeł do nich, może to pasować definicja, nazwa pewnego rodzaju stanu. Oni są przeciwnikami, są antychrystami. Oto antychryst jeszcze bardziej do nich pasuje, bo są tak naprawdę mistrzami wzniesionymi. Tylko pracują po stronie sił ciemności. To jest tylko ta jedyna różnica. Ale mając dostęp do energii, oni muszą tą energię, muszą się podłączyć do innych ludzi, powiedzmy, do jakiejkolwiek baterii na początku, żeby to zaczęło działać. Wtedy taki człowiek zostaje tutaj przy życiu. Nie może umrzeć. To jest pierwsza rzecz, to jest pierwszy warunek. Tacy ludzie odchodzą w momencie, kiedy ktoś ich zabija. Najczęściej zostają zabijani, zostają w pewien sposób. Tutaj też w kościele mamy
mamy pewną wiedzę, jak się takie rzeczy odbywały. To są prawdziwe rzeczy. Prawdziwe rzeczy, z którymi od czasu do czasu Kościół musiał sobie jakoś radzić. I radził sobie. Tylko Kościół tego chyba, nie wiem, tam grupa ludzi, być może gdzieś są ludzie na samym szczycie w Watykanie, gdzieś tam, przynajmniej jeśli chodzi o Kościół, którzy zdają sobie spokojnie, mają wiedzę na ten temat. Zresztą wśród nich też mogą być ciemni mistrzowie. Wow. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście zawsze znajdzie się jeden czy drugi ksiądz, który będzie to popierał. Natomiast nie ma szans takie objawienie na potwierdzenie przez Kościół. Ale po co Kościół ma potwierdzać, jeśli ten Kościół jest nieprawdziwy? To on w ogóle sobie nie zdaje sprawy, on nie wie w ogóle, kim jest Bóg, czym jest Bóg. On sobie stworzył Boga, ci w Kościele wierzą jakiegoś osobowego czy bezosobowego Boga. Trudno powiedzieć nawet, no jest ta osoba, osobność tak zwana. Stworzyli sobie wyobrażenie tego Boga takiego niskiego, który jest zły raz, a raz jest dobry i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten Bóg jest taki bardziej podobny do nas ludzi, tylko ma tą moc, powiedzmy, i dzięki temu jest, kiedy jest dobry, to jest fajne, kiedy nie jest dobry, to jest bardzo niebezpieczne. Bo my często jesteśmy źli, ale nie mamy tej mocy i nie możemy kogoś skrzywdzić, możemy co najwyżej kogoś zabić, uwięzić, czy inne rzeczy. Ale taki Bóg, który powiedzmy w czasie swojego gniewu mógłby wykorzystać tą moc do zrobienia o wiele większych krzywd. Nie, taki Bóg nie istnieje. I co taki Bóg ma tutaj wyrażać w tym momencie? Nieprawdziwy ksiądz. Nieprawdziwy ksiądz, no bo co ten ksiądz wie o Komunii Świętej? Że co? Że przyjmuje się ją nie tylko przez usta, to jak jeszcze można komunię przyjąć? Czy na kolanach, czy nie na kolanach? A przecież komunia to jest, tutaj się przyjmujemy dołem i płynie po kręgosłupie w górę. On nawet nie wie o tym. Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że to właśnie tu o tą komunię chodzi, energetyczną. To nie jest prawdziwy ksiądz. To jest właśnie taki ksiądz, taki mistrz z nadania. Ktoś z zewnątrz nadał mu tytuł mistrza, na przykład mistrz Reiki. Człowiek dostaje coś z zewnątrz. Tutaj tak samo ksiądz dostaje z zewnątrz. Ktoś inny ksiądz go musi wyświęcić. Nadaje mu tytuł księdza. Prawdziwym mistrzem staje się ten, który sam nadaje sobie ten tytuł. I to nie jest tytuł właściwie. Nie jest to tak traktowane, jak to większość ludzi traktuje te tytuły nadawane z zewnątrz. Ponieważ w momencie, kiedy nadajesz sobie tytuł sam od siebie, to jest to akceptacją swojej własnej osoby, swojej własnej istoty. W momencie, kiedy mówisz, jestem mistrzem, jestem tym, czym jestem, to mówisz po prostu prawdę o sobie. Każdy z nas jest mistrzem, każdy z nas jest tym, czym jest. I nie potrzebujemy do tego innych osób do nadawania. W tym momencie jesteśmy także prawdziwymi kapłanami jedynego prawdziwego, żywego Kościoła, który jest w każdym z nas, a nie na zewnątrz. Ten Kościół nie ma budynków z cegły czy z drewna. Ten Kościół jest w nas. I to odróżnia go od tej fikcji i od tych księży, którzy są nieprawdziwi. No bo ta fikcja jest nieprawdziwa. Ten Kościół z zewnątrz jest martwy, nigdy nie był żywy. Więc ci księża też są właściwie, nie mówię o ludziach, mówię o tych tytułach, też nic nie znaczą. To są martwe rzeczy, to są iluzje, to jest ten trup. Jezus nazwał ten świat trupem. Jak poznasz świat, poznasz trupa, a świat przestaje być ciebie wart w tym momencie. Dlatego, że nagle rozpoznajesz, że tak naprawdę ten świat staje tobie na drodze do twojego własnego mistrzostwa wolności. To nie ciemny, tak naprawdę człowiek, mistrz na tej drodze powinien się obawiać. Nie demonów, a to jest najprostsza rzecz, z jakim mistrz sobie poradzi w ciągu jednej chwili. Nie z chorobami ciała, z którymi mistrz sobie poradzi w ciągu kilku chwil.
do godziny czasu, do dnia ewentualnie, jeśli jest coś więcej. Uzdrowić ludzkie ciało, żaden problem. Problemem są inni ludzie, którzy mogą cię wciągnąć w dramat, którzy mogą sprawić, że sam stworzysz sobie dramat. I tak z dramatu na dramat będziesz przechodził tą drogą mistrzu, aż w pewnym momencie dojdziesz do punktu, z którego nie będziesz mógł się już wznieść, kiedy w końcu zrozumiesz i w końcu przestaniesz patrzeć na ludzi. Nie będziesz brał do głowy tego, będziesz wszystko brał jako fikcję, bo to jest fikcja, to jest ten trup. I wtedy byłbyś w stanie się wznieść, a nie możesz, bo utknąłeś w miejscu z taką ilością światła, która odgrywa rolę ciemności w tej grze tak zwanej pustyni, gdzie już nie możesz się wydostać. I za to tak naprawdę odpowiadasz ty, bo ty dałeś się wciągać w gry. A pośrednio tak naprawdę odpowiada ten świat, który jest trupem. Dlatego nazwa świat jest trupem. Dokładnie o to tutaj chodziło. To jest ten opis tego, co się dzieje, zawsze się działo na tym świecie. Co było ważne, a co nie było ważne, że to, co jest istotne, nigdy nie było ważne. Że ludzie tutaj zawsze ciągnęli do tego, co jest nieważne. Nikt tutaj nigdy, nawet kościoły, te tak zwane, nie wypały, ja tu mówię, nie wypały. To nigdy nie były prawdziwe. Tylko mówiły w pewnym sensie tą bajkę o pewnych rzeczach, ale nigdy nie tłumaczyli. Żaden ksiądz tak naprawdę nie był w stanie nawet tego wytłumaczyć. Więc lecimy jeszcze kawałeczek i kolejny, ostatni film. Nie ma szans. Wiemy, jaki jest weryfikator. I to nie chodzi o to, czy się zakończą, czy kiedy się zakończą te objawienia, że nie można ocenić ich w trakcie, tylko wiemy, co będzie przykładane do weryfikacji. Jeżeli już na tym poziomie ta weryfikacja jest fałszywa, to takie objawienia należy odrzucić. Niestety te objawienia w internecie bardzo mocno kursują i miliony Polaków to oglądają. Miliony Polaków. Tak, tak jak was. Miliony Polaków wierzą, uwierzyli wam. Mówię teraz do ciebie, księże, do wszystkich księży. Nieważne, czy prawdziwych, czy nieprawdziwych. W moim pojęciu nieprawdziwych. W moim pojęciu, gdzie wiem, czym jest Kościół, żywy Kościół. Czym jest Chrystus. Czym jest Bóg. Ale mówię do ludzi, którzy uwierzyli w bajkę, uwierzyli w tego trupa, dla których tak naprawdę wszystkie te słowa, którymi się poruszacie, które wypowiadacie, nie mają tak naprawdę nie ma w nich żadnej świętości. Jeszcze kawałeczek i przechodzimy do kolejnego filmu. Tworzy się jakiś nowy odłam Kościoła, który głosi dokładnie te same tezy, które głosił Luter w XVI wieku. To są te same tezy. Czyli nie Kościół, nie hierarchia. Oni się mylą, oni są w błędzie. Patrz na swoje serce, my jesteśmy Kościołem. To jest Luter. Wyciągnął mi te słowa z mojego serca. Tak, patrz na swoje serce. Tu jest Kościół. Luter mógł być wzniesiony? Może był. Nie ma to znaczenia właściwie dla mnie, ale tak napomknąłem. Dobra kawa, prawdziwa. Miałem ten film troszeczkę inaczej zrobić. Miałem też wam tutaj zdemonstrować szopkę, ale potem mi się odechciało, bo trochę za dużo rzeczy musiałbym zrobić, żeby to zrobić. Fajnie by to wyszło, ale nie, nakręcę ten film normalny. W tradycyjny sposób. No, tak byście mnie tu zobaczyli drugiego, jak wchodzę w pewnym momencie i się zamieniamy, a ten pierwszy wychodzi. Prawdziwy jeden, drugi nieprawdziwy. I pytanie, czy daliście się nabrać? Któremu wierzyliście, temu pierwszemu czy drugiemu? Chciałem coś takiego zrobić, ale doszło do mnie, że nie mam chęci się w to bawić, przynajmniej na razie. Może któregoś razu coś takiego wypracuję. Tak więc tak, tym są tak naprawdę objawienia Maryjne, nie są groźne. Znaczy groźne są pod tym względem, że ściągają ludzi z prawdziwej drogi.
z prawdziwej drogi. Dlaczego? O tym się dowiemy na tym trzecim, czy czwartym właściwie filmie w tym momencie. Czy będzie numer dwa, to jest za chwilę. Tworzy się taka społeczność, która opuszcza Kościół katolicki. Świadomie wypowiada się sformułowaniami, które są nie takie, jak jest nauczanie w tym momencie Kościoła. Oficjalne nauczania Kościoła. Podobnie jak oficjalne nauczanie ciemnych, którzy za tym stoją za większością piaskownic rozwoju duchowego. Za rozwojem duchowym dokładnie. Tak, tak, tak. To jest dokładnie to samo. Właśnie dlatego ja jestem za tym, że nie, to nie chodzi o to, żeby odsuwać się. Dlaczego Kościół mówi, co jest dobre, a co nie? To jest dobre, to jest niedobre. Czemu Kościół wziął i zawsze brał sobie monopol do mówienia nam, co jest prawdziwe, a co nie? Do mówienia nam, co możemy oglądać, a co nie? Do mówienia nam, co możemy czytać, a co nie? Przecież ile jest książek, które są w wykazie tak zwanych ksiąg zakazanych? Tak? Ile filmów Harry'ego Pottera nie możecie oglądać? Kościół zakazuje. Też jest na, w tym, w, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale w końcu na tym wykazie. Tak jest. Kościół i tu ksiądz sobie teraz mówi, czy objawienia maryjne są dobre. Więc coś mi teraz do głowy stuka, jeśli ksiądz mówi, że ja mam nie słuchać tych objawień maryjnych, to znaczy, że te objawienia maryjne mają w sobie jakiś potencjał uwalniający choćby z tej szopki nazwanej Kościołem katolickim. Więc może warto słuchać. I jestem zwolennikiem tej opcji. Nawet jeśli ja kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, też jeszcze z innej grupy, tutaj ja nawiążę, no, znowu nawiązuję do grup tych ludzi, którzy prowadzą te sesje hipnozy regresywnej. Czy regresyjnej, jak ktoś chce. Mi się podoba ta nazwa regresywna. Taka nowość. To mój kaprys. I tak to nazywam, bo tego tak chcę to nazywać. Fajne. Więc rozmawiałem z takim pewnym gostkiem i coś mu proponowałem. I ten gostek się wystraszył. I choć ten gostek też o tym wie, jest tego świadom, przecież na tym polega cała jego praca i praca wielu, wielu ludzi tematem się zajmującym, że oni tak naprawdę z kim rozmawiają? Z ciemnymi. Przez większość swoich różnych sesji. I w pewnym momencie gość do mnie mówi, ja nie będę słuchał ciemnych. Ja w tym momencie powiedziałem, dobra, odchodzę. Zostawiam cię. Nie ma sprawy. Zaśmiałem się i to był koniec tematu. Spuściłem sobie temat. Jeśli tacy ludzie prowadzą, łajcie. Przecież oni rozmawiają cały czas z ciemnymi. Proponowałem mu jedną rzecz, żeby taką sesję zrobić, jedną, dwie, trzy sesje, żeby to poprowadzić razem i wziąć kilku ciemnych. Choćby po to, żeby ci ludzie zdobyli dowody. Bo ja te dowody mam, ja to znam, ja w tym jestem, w tych środowiskach, znaczy w tym środowisku, w astralu jestem wciągany co jakiś czas, albo sam tam się gdzieś udaję z różnych przyczyn. Więc ja znam ciemnych, znam te środowisko, znam te istoty, wiem w jaki sposób myślą, w jaki sposób postrzegają. Wiem dokładnie jak to się odbywa i jakie szopki się odbywają tam i tutaj. Jakie projekty mają dla nas w jakiejś tam niedalekiej przyszłości, które prawdopodobnie nie wejdą tutaj, a nie zdążą tego zrobić. Ale wiele rzeczy zdążą wykonać, co się właściwie dzieje w tej chwili. I prawdopodobnie zdążą wykonać pewien niezwykły, niesamowity spektakl. Być może z pomocą pewnych ludzi, pewnych na bardzo wysokich stanowiskach, znaczy na tych władzach tak zwanych za zasłoną, za kurtyną, jak to się mówi. Więc ludzie troszeczkę w tym tamci będą pomagali i do tej szopki dojdzie. Więc będzie, patrzcie, oglądajcie niebo, ale to za jakiś czas dopiero. Będzie się działo na tym niebie. Będziemy mieli rewelacje, efekty. Ale to nie będzie prawda. Znaczy nie będzie prawda pod tym względem, że te siły, które za tym będą stały, wcale nie chcą nam pomóc. Więc broń Boże, żebyście się nie dali oszukać na to, co się będzie działo, bo te szopki będą na tyle fajne, że będą przyciągały uwagę, będą ściągnął wielu ludzi właśnie w tym momencie, da się wciągnąć w to. A już to będzie ostatni ten taki moment, w którym
właściwie, aż potem też nie będzie możliwości wycofania się. Po prostu ludzie zostaną stąd zabrani, ci, którzy uwierzą. Oni będą doświadczali swojego mistrzostwa gdzieś w jeszcze większym centrum tej puszki Pandory, ciemności, strefy, w jakiejś strefie ciemności wewnątrz tej puszki. Fajne. Dobra, jeszcze kawałeczek tego filmu. To, że akurat w tej grupie osób będzie oddanie się Matce Bożej i pójście w kierunku, że Matka Boża nas uchroni, bo my się jej oddajemy w niewolę, jeżeli świadomie ktoś wybiera objawienie, które jest z góry widoczne jako fałszywe, ponieważ przykładając je do tego, co mówi Kościół, już widzimy fałsz. Będziecie mieli takie, takie świetliste efekty, będą tworzyły się trójwymiarowe. Nie na niebie, tylko w tej przestrzeni, w powietrzu. Ale nie wiem, to tak wspomniałem o tym, żebyście wiedzieli, jak ktoś nastąpi wtedy. Nie wiem, taka lasa to jest, taki mój kaprys. No. Podzieliłem się pewną wiedzą, która nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Bo tekst nie do końca jestem pewien, czy do tego dojdzie, ale może do tego dojść. I kolejna rzecz. Jestem zwolennikiem nieodsuwania wiedzy. Jeśli jest jakakolwiek wiedza, warto ją znać. Nawet jeśli nie będzie prawdziwa. Warto ją znać właśnie po to, żeby poznać ten świat lepiej. Ten świat jest nieprawdziwy. Poznać, w jaki sposób działa ta nieprawda. W jaki sposób działają te manipulacje. Dlatego objawienia maryjne warto znać. Warto przysłuchiwać, obserwować ten temat. Nie dlatego, żeby się wciągać w temat, tylko dlatego, żeby mieć świadomość tego, co się tak naprawdę odbywa na naszych oczach w tej chwili. Bo to się odbywa na naszych oczach tu, na tej planecie. I tyle. Dobra. To myślę, że tu skończymy. Godzina 22:08. Zróbmy jeszcze krótszy film. Pozdrawiam oczywiście księdza. Dziękuję za możliwość. Zresztą poproszony zostałem przez księdza. Nie bezpośrednio, żeby zrobić komentarz do tego filmu. Tak więc myślę, że tak ogólnie rzecz biorąc, to jest dobra rzecz, bo to daje mi tą możliwość powiedzenia więcej. W tym momencie nie ma mowy o żadnej ingerencji, manipulacji, czymkolwiek. O nawet wyrzucaniu pewnych rzeczy. Mam prawo to zrobić, jeśli ktoś mnie o to poprosił. Mam prawo powiedzieć prawdę, to co myślę na ten temat. Ale czasem zdarza się, jak biorę komentarze innych różnych ludzi, którzy o to wcale nie prosili, że czasem jak się za bardzo przegięło w temacie z tą prawdą, prawdomównością, szczerością i tak dalej, czy prostoliniowością, to potem trzeba było za pewne rzeczy zapłacić. Czyli tak, za prawdę też czasem należy zapłacić. Więc tutaj tego efektu nie będzie, jak najbardziej. Ale wracamy teraz do opcji numer 2, o nadchodzi Antychryst. Obejrzyjmy sobie jedno z takich objawień. Pewna kobieta, nie wiem skąd, na pewno z Włoch. Chyba z Włoch, tak. Obejrzyjmy. Zaczynamy. La Madre del Cielo e la primizia della nostra redenzione. Matka Boża w niebie jest początkiem naszego odkupienia. La speranza certa. Co jest w pewnym sensie prawdą, ale nie ta Matka Boża, w którą wierzy większość ludzi. Na tej drodze mistrzów też mamy do czynienia z Matką i Ojcem. Są to pewne cząstki światła, to każdy człowiek dostaje. To jest fizyka tego miejsca naszych ciał. W momencie, kiedy dwoje ludzi, rodzice, robią to, co robią, powstaje dziecko w takim bardzo wielkim uproszczeniu. W to dziecko wtłaczany jest część tego anioła, który się wciela w to życie, ale oprócz tego to dziecko dostaje dwie cząstki światła swoich własnych rodziców. Czyli jest tam część światła,
która nie należy do tego dziecka, ale jest to część matki, mała cząstka matki i mała cząstka ojca. I jest to zrobione w pewnym sensie też i dla ochrony. Jaką ochronę możemy mieć od rodziców, jeśli rodzice śpią? Ale to różnie z tym jest. W tej chwili dużo z nas jest już bardzo mocno przebudzonych. Dla wielu z nas to życie już jest ostatnim wcieleniem na tej planecie i być może w tym miejscu. Być może w tym miejscu, bo jest potencjał tego, że potem wszystko zacznie się od nowa. Więc jest taki potencjał. Jest to coś. Każdy zdawał sobie z tego sprawę, że jest coś takiego, istnieje. Tak więc mamy w sobie potencjał tej matki i tego ojca. Jezus też mówił o ojcu. Modlił się do ojca, czy w pewnym sensie mówił, rozmawiał z ojcem, ale także mówił, że ja jestem ojcem. Że gdy patrzycie na mnie, jestem ojcem. Widzicie ojca mego, który jest w niebie. Ale miał na myśli ten niebo tutaj. Ten pierwiastek ojca i matki, który w pewnym momencie musi odejść. Ale to się dzieje na samym końcu tej drogi. Kiedy istota staje się wolna i wtedy te światła, te cząstki światła wracają do ojca i matki. O tym mówił też bardzo fajnie Don Juan z Castanedy. Jak ktoś kiedyś w ogóle się z tymi książkami tego człowieka spotkał. Tam jest mowa dokładnie też o wzniesieniu. Cała te, nie wiem ile tam tych książek, przynajmniej z 8 albo i więcej, czyli droga śnienia, bramy, czy trzecia brama śnienia, czy jakoś tak i tak dalej. Tak dużo tych książek było. To jest w ogóle jest opowieść o całej drodze wzniesienia. W niezwykły sposób opowiedziane są pewne epizody różnych doświadczeń z tej drogi. Nawet ten skok w przepaść tam jest na samym końcu. Spotkanie ciemnych, fantastycznie w jednej z ostatnich książek. Jest fajnie to opisane. Co jeszcze wam ciekawego powiedzieć na ten temat? I jest tam właśnie opisane też, są te pierwiastki, ojca i matki. Kurczę, miałem na ten temat film nakręcić. Może nakręcę ten film o ojcu i pewnej szopce, pewnej grze, którą sobie ciemni grali od bardzo długiego czasu. Stąd być może dzisiaj w naszej kulturze, w tych kulturach na Ziemi tkwi ten aspekt ojca i matki też. Kult maryjny mamy, kult ojca mamy. Właściwie tego się porobiło. Chrystus, święci i tak dalej, i tak dalej. Dużo, to się mocno skomplikowało. Aczkolwiek to wychodzi od tego kultu ojca. O tym kulcie ojcu może któregoś razu nakręcę film. No i mamy ojca Pio w pewnym sensie. Tam też jest ten kult ojca. Ojciec dalej jest nazywany ojcem. A przecież to nie jest ojciec, to jest nasz brat. Tak jak Jezus jest bratem dla nas. Nic więcej. A mimo wszystko ten ojciec tutaj się wdarł. I wtedy powiem wam dlaczego, skąd to się wzięło. I że ciemni też zrobili z tego szopkę. I oni Cristiano. Jest to pewność dla każdego chrześcijanina. Con lei vivremo quanto da lei ottenuto da suo figlio. Z nią będziemy żyli, jeżeli dojdziemy do jej syna. Nostro Signore. Tak, z nią będziemy żyli, jeśli dojdziemy do jej syna. Jak ja to w ogóle, to jak powinno się to tłumaczyć? Bo w ogóle to ja nie chciałbym żyć z jakąś Maryją. Cały czas, całą wieczność spędzić. Nie, to już przesadzam. Przecież to nie o to chodzi. Większość ludzi, przynajmniej ci ludzie, którzy tam są na tym filmie i słuchają tego, wcale tak do tego nie podchodzą. Oni podchodzą do tego inaczej. A zresztą właśnie zapomniałem o tych cytatach. Cytat dotyczący drugiego filmu. Czekaj, tutaj akurat cytatów nie było, bo komentarze zostały wyłączone. Więc wyłączyłem. Dobra, lecimy dalej. Il suo Gesù non è rimasto una sua esclusiva ricchezza, ma lo ha donato subito a noi. Jej Jezus nie pozostał tylko dla niej jej jedyną i ekskluzywną bogactwem, ale ona dała go nam. Wow, i ludzie w to wierzą. To akurat jest kłamstwo. Jezus powstał
całe światło, każdy z aniołów, wszyscy się na to zgodzili. Oddać cząstkę swojego światła, żeby zbudować tego anioła, kompozyt. Taki twór, który jest sumą cząstek każdego z nas. Dlatego Jezus tu nie może wrócić drugi raz. Nigdy nie miał wracać. Po to, żeby musiałby przechodzić znowu tą drogę. Znowu zapomnieć. Koniec, kropka, nie da się inaczej. To miejsce ma takie wymagania. Dopóki wszyscy ludzie nie wyciągną tej planety w pewnym sensie poza obręb tej energetycznej matni, to tak będzie się działo. Taki jest warunek. I co, Jezus miałby tu drugi raz wracać i wyobraźcie sobie, tym razem przegrywa. I ściągnie tutaj wszyscy w tym momencie całe światło, wszyscy, którzy byli wolni do tej pory, też utykają tu z automatu, bo Jezus jest też cząstką tamtych na zewnątrz. To jest ten Chrystus w nas, w każdym z nas. Jezus po śmierci co zrobił? Wrócił, zagłębił się w tą otchłań. Poszedł do otchłani, czyli odwiedził każdego z nas. To się działo bardzo szybko. Każdego z nas w tych duszach uwięzionych i obudził nas. Ale tylko cząstkę nas, nie całościowo. Nie mógł nas całościowo obudzić, mógł tylko cząstką swojego własnego światła się wymienić z nami, dać nam, połączyć się, połączył się z nami. Dzięki temu nas przebudził. Na tym to polega. Dlatego mogliśmy się wcielać tutaj, ale nie mogliśmy odejść stąd, dopóki nie ściągnęliśmy całego, nie wykupiliśmy, nie zbawiliśmy całego swojego światła. Właśnie o to chodziło. To właśnie Jezus zrobił. A potem jeszcze żył tutaj przez jakiś czas. A potem odszedł. Ale jak już odszedł, nie mógł tutaj, nie możesz tu wrócić drugi raz. Nie może tu wrócić w taki sposób, jak za pierwszym razem. Może wrócić tutaj, ale to nie będzie człowiek. To będzie forma anioła, świetlista forma. Zresztą pewnie nie każdy będzie w stanie go tak zobaczyć. Chyba że on przybierze formę taką bardziej fizyczną. Ale nie może tutaj przyjść, nie może się tu narodzić, bo to będzie niebezpieczne. Nigdy do tego nie dojdzie. Apprezzo l'infinita sofferenza perché potessimo essere un giorno dove lei ora è. To jest za wielką cenę dostaliśmy go przez jej cierpienie, abyśmy pewnego dnia mogli być z nim razem. To oczywiście jest kwestia uwiarygodnienia, bo to musi być zgodne z pismem. I to właściwie jest to, co, czyli to jest ta marchewka na wędce zawieszona, która ma przyciągnąć i sprawić, że faktycznie ta osoba, która do nich mówi, jest tą osobą, za którą się podaje. Nie jest, ale ci ludzie o tym nie wiedzą. I teraz... Zdawaś Maryjo, łaski pełną, Ojcze nasz. I teraz ja to zatrzymam na chwilkę. Teraz, bo to nie było, to było takie słowa, chyba one są w każdym filmie, ale prawie każdym. Teraz ludzie będą się modlić przez długi czas, ja nie będę was tutaj, to sobie to przeskoczymy oczywiście i pójdziemy na końcówkę tego filmu, ale podczas tej modlitwy ona będzie pisać przekaz, będzie channelować w formie, ona będzie to po prostu spisywać na kartce, co zresztą zobaczycie. O. I błogosławiony i tak, oni się, ludzie się modlą, a ona pisze. Święta Mario, Matko Boża, módl się za... Dobra, tu przerwę, bo wierzę, że wielu z was nie chce słuchać tego, oglądać pewnie filmu tak na maksa, a nie ma sensu. I teraz dochodzimy do prawie końca i mamy przekaz spisany. Posłuchajmy. Oggi la Madonna era molto luminosa. Dzisiaj Matka Boża była bardzo taka jasna, radosna. Radosna, jasna. Czyli tu mowa jest, ona widziała kogo? Widziała spektakl ciemnego. Zresztą wsłuchajcie się w te słowa niektóre,
jak z uwagą się wsłuchacie, to zobaczycie, że nigdy by Matka Maryja, żaden z nas tak naprawdę nigdy by takich przekazów nie, pewnych rzeczy, które są tam w tych przekazach, nikt z nas w uczciwy sposób nie przekazałby temu komuś z nas tak, w taki sposób, tego, co tam jest przekazywane. Ale trzeba w to wejść i zrozumieć, skąd, o czym tak naprawdę jest mowa. Tutto intorno era una luce brillante. Wszystko wokół niej było takim jednym światłem brylującym, jak brylant. E ha detto questo. I powiedziała to. Amati figli miei. Moje ukochane dzieci. Grazie per essere qui nella preghiera. Dziękuję, że zgromadziliście się tutaj na modlitwie. E per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore. I że usłuchaliście mojego wezwania w waszym sercu. Figli miei, i tempi a cui state andando incontro saranno di dolore. Moje dzieci, czasy, które się zbliżają, do których podążacie, będą ciężkie, będą pełne bólu. To prawda. Już są, ale będą cięższe. Questo è il motivo per cui io tocco la terra. I to jest powód, dla którego ja stępuję na ziemię. Per poter riunire tutti i miei figli sparsi in tutto il mondo. Aby zjednoczyć wszystkie moje dzieci rozproszone po całym świecie. Oczywiście słowa biblijne w tej chwili. To są tak naprawdę słowa Jezusa. Jezus tak mówił. Przyszedłem do was, żeby was zgromadzić w moją owczarni i tak dalej. To są te słowa dokładnie. To mówi Maryja, czyli w pewnym sensie bierze, plagiatuje, robi plagiat, robiony jest plagiat. Lecimy dalej. Vi prego, figli miei, abbiate pietà del mio Gesù. Moje dzieci, błagam was, miejcie miłosierdzie nad moim Jezusem. Poza tym kolejna rzecz, czy my jesteśmy dziećmi Maryi? To już nie dość, że mamy już swoich rodziców. Mamy matkę, ojca, każdy z nas innego. Nie wiem, czy to w ogóle jest uczciwe. Czy ktokolwiek z was chciałby kiedyś tutaj przedstawiać się, o jestem waszym ojcem, macie mówić do mnie, o tak jak ojciec Pio. O taki pewien dylemat, no ale aczkolwiek tutaj to jest pewna historia pewnego człowieka, kapłana, więc tutaj jedno troszeczkę może nie przeszkadza. Nie jest takie przeszkadzające, ale ogólnie rzecz biorąc, Mistrz Wzniesiony nigdy nie będzie mówił, że jest ojcem dla jakichś innych aniołów. Nigdy. Jezus nigdy nie mówił, że jest ojcem. Mówił, że patrząc, widzicie we mnie ojca, ale tak samo w każdym z was jest ojciec. W momencie, kiedy żyjecie swoją własną prawdą, kiedy jesteście tym, czym jesteście. Kiedy przyjmujecie, że jesteście, akceptujecie prawdę o was samych. Wtedy stajecie się także ojcem, stajecie się wszystkim, czym jesteście. I tyle. To nie jest takie trudne. Tłumaczka to tragedia, ktoś tu pisze. Może tak, no, ale da się to jakoś. Te przekazy nie są długie. Che oggi più di prima viene bestemmiato e trattato male. Który teraz bardziej niż kiedykolwiek jest przeklinany i traktowany źle. Questo continua a flagellarlo senza alcuna pietà. To ciągle go biczuje bez żadnego zmiłowania. Tu jest lecenie, to jest właściwie prawie w każdym przekazie jest lecenie po emocjonalności ludzi. To jest kolejna rzecz, której nigdy nie dostaniecie, nie usłyszycie z ust jakiegoś mistrza wzniesionego z zewnątrz. Nawet sam Jezus tutaj, gdyby przyszedł, nigdy w życiu nie poszedłby od początku w taki sposób. To jest totalna manipulacja. Emocjonalna manipulacja w tym momencie się odbywa. Czyli ci ludzie są przygotowywani, cały czas utrzymywani, będą w takim stanie. To jest ten stan tak zwanego... To jest ten stan, który ciemni robili w momencie, kiedy człowiek odchodził, umierał i tam przychodzili, odgrywali przed nim szopkę tego sądu i tak dalej. I człowieka trzeba było w takim stanie zrobić, żeby człowiek miał do siebie... No, zarzucał sobie wiele rzeczy,
żeby miał, o, tu były grzechy, tu było źle, tutaj te rzeczy i tak dalej, żeby sam się tak naprawdę potępił. Każdy człowiek musiał się sam potępić. A wtedy oni mogli zagrać, a tego dobrego ojca, dobra, nie, wracasz na ziemię, czy coś w tym stylu. Oczywiście człowiek nic nie pamięta, wszystko zaczęło się od początku. Ale przecież piekła nie ma. Ogólnie aniołowie nie tworzyli tutaj nigdy piekła, jak takiego, jak Kościół mówi. I gdzie wysłać taką istotę? No w żadnym wypadku do piekła. Przecież to jest bateria, jest jeszcze w pełni naładowana. Jeszcze nie rozładowana nawet. Do kolejnego życia niech idzie. Będzie nam dalej służyła. O to dokładnie chodziło. Wszystko. To jest emocjonalne. To jest zagranie ciemnych. Bardzo łatwo jest tak naprawdę... mówię, to jest... jak się, czym się więcej tego słucha, tym szybciej w momencie, to jest moment, to jest chwila, słuchasz przekaz, już wiesz, czy to jest ciemny, czy to jest ktoś, kogo warto słuchać. Ciemnych też warto słuchać, bo oni tutaj często wrzucają pewne informacje, których ci ze światła nie mogą wrzucić, bo w zasadzie też nie mogą ingerować. Ale chodzi o to, że w momencie, kiedy jesteś na tyle inteligentny, otwarty i świadomy pewnych rzeczy, jesteś w stanie też wnioskać sobie fajne rzeczy, fajne informacje z tych przekazów i ci się składa, jeszcze kolejne puzzle ci się trafiają do tej łamigłówki. Figlie Mati, presto arriverà un uomo. Moje drogie dzieci, szybko przyjdzie człowiek, che sarà osannato, portato, osannato. Presto arriverà un uomo che sarà osannato, cioè dove tutti parleranno bene dai potenti di tutte le nazioni. Wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie wyniesiony przez wszystkie narody, będzie się o nim mówiło dobrze, przez wielkich tego świata. Ma lui sarà l'anticristo, questo tempo è ormai vicino. Co ciekawe, to jest prawda. I to zostanie potwierdzone. Aczkolwiek to nie będzie jeden człowiek, bo tych ludzi będzie więcej. To jest też kolejna ciekawostka, ale o tym się nie mówi, bo antychryst będzie jeden. Aczkolwiek ogólnie rzecz biorąc będzie wielu. Tak samo jak Chrystusów będzie wielu. Już chodzi. Wielu. Znaczy Chrystusów niewielu, ale antychrystów mamy naprawdę pokaźną ilość ludzi w tej chwili. Ale on będzie antychrystem. Ten czas jest blisko. La persecuzione avrà inizio in tutte le parti del mondo. Prześladowanie będzie miało początek już we wszystkich krajach świata. No, ale to jest szopka. Ogólnie na pustyni są prześladowania. Się czuje, przechodzi się przez to na pustyni. Ci kapłani, prawdziwi kapłani, mistrzowie wzniesieni, dobra, nazywają ich po imieniu. Ale to dotyczy nas wszystkich. Nie tylko tych, którzy stąd odejdą, ale także, ale przede wszystkim, znaczy nie tylko tych, którzy pójdą drogą mistrzów, ale także tych, którzy odchodzą, powiedzmy, ale którzy nie wybiorą tego w taki sposób. Chociaż większość ludzi będzie chciała, jakaś część ludzi, nie wiem czy większość, będzie chciała przez to przejść. Duża ilość ludzi odejdzie stąd albo zostanie zabrana przez ciemnych, czyli będą to tak zwane zniknięcia, być może będzie taka forma. Kto wie, w jaki sposób oni będą tu ludzi zabierać. Czy to będzie sposób jawny, albo będą musieli się wtedy tutaj pokazać, albo nie będzie, będzie to niejawnie, czyli w pewnym momencie kto poprosi o pomoc, to tę pomoc dostanie. Po prostu w pewnym momencie obudzi się gdzieś w innym miejscu, albo na jakimś statku. Albo w podobnym miejscu do tej planety, ale już w innym miejscu. Tylko będzie kontynuacja życia wedle jakichś tam nowych reguł. I dalej ciągnięcie baterii, jak i w ogóle. To wszystko jest możliwe tutaj w tym miejscu. Żyjemy w takim miejscu, gdzie te rzeczy się dzieją cały czas na okrągło. I co ciekawe, to takie są krótkie te przekazy. To nie jest temat, gdzie będzie mowa, gdzie będzie wytłumaczenie. Zresztą już zaraz koniec. Ma voi non temete, perché io sarò sempre con voi per proteggervi. Ale wy się mnie bójcie, bo ja będę ciągle z wami, aby was ochraniać. Vi chiedo, figli miei, non abbiate paura della verità. Moje dzieci, proszę was, nie bójcie się prawdy. E della vostra fede. I waszej wiary. Vi raccomando,
di seguire sempre il Santo Vangelo. Proszę was, abyście ciągle szli według Ewangelii. Ora vi lascio con la mia materna benedizione. Teraz was zostawiam z moim macierzyńskim błogosławieństwem. I tak dalej. Dobra, przerywamy. Koniec. I teraz jeszcze ostatnie pytanie zostaje na koniec tego tak zwanego przekazu. Znaczy przekazu, bo to jest przekaz. Jest prawdziwy przekaz. Tylko sobie osoba tego nie wymyśliła. To jest prawdziwy przekaz od ciemnych. Nie od Maryi. Maryi tutaj nie ma. Tu są ciemni. Daleko, jedni bliżej, jedni dalej. W sensie tu są ciemni. Ale czemu one są takie krótkie? Czemu one nic nie wyjaśniają? Zdawkowo właściwie poruszają, ponieważ tu chodzi tylko o jedną rzecz. O utrzymanie tych ludzi w tej niewierze. W tej wierze w fikcję. O utrzymywanie tych, którzy trzymają się tak tego kościoła. Mają wątpliwości. Myślą odejść, nie odejść, ale trzeba ich dodawać węgla do ich pieca, żeby ich utrzymać, bo oni, tak jak powiedziałem na początku tego filmu, oni pójdą jako pierwsi w przepaść na zatracenie. No nie na zatracenie, nie na wieczność też nie, bo to wcześniej czy później znowu będą się budzić, znowu będą w dany świat, będzie w takim miejscu, gdzie ci, te istoty tego świata, powiedzmy ludzie, będą przechodzić to samo, co my dzisiaj. Więc ta historia będzie się, będzie się właściwie taka powtarzać, będzie się w nieskończoność wiele, wiele razy. I tak ten świat będzie uwalniany. I tyle. Okej. No, to fajnie. To myślę, że ten film można tu zatrzymać. Tutaj ich nie będę, jakby nie będziemy słuchać. Chcecie błogosławieństwo wysłuchać, to mogę wam puścić. Napiszcie. Ale myślę, że to nie ma znaczenia. Tak to mniej więcej jest. Ważne jest, żeby myśleć i mieć, nieważne czy się mylę, czy nie, ważne jest, żeby samemu dokonywać wyborów i być otwartym na zmianę wyborów, na zmianę decyzji, na jeszcze inną wiedzę i inną. Dlatego mówię, nie uciekać, jeśli ktoś mówi, bo tego nie słuchaj, tej książki nie czytaj, tego filmu nie oglądaj. To jest tym bardziej, obejrzyj film, przeczytaj książkę, wysłuchaj tego przekazu, nawet jeśli od ciemnego pochodzi. Przyjmij, że pochodzi ze źródła, które jest wrogiem dla ciebie. I w tym momencie będziesz mógł i posłuchaj sobie tego przekazu, nie wchodząc w ten przekaz. To jest wiedza w tym momencie. Wiedza, zaczynasz dostawać informacje o tym, jak działają pewne rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz, żeby zdawać sobie sprawę, jak pewne rzeczy tutaj działają. To jest wiedza. Wiedza nie jest wrogiem dla nas. Niewiedza jest wrogiem. Więc fajnie jest, jakby ktoś tłumaczył pewne rzeczy, o tak jak ja. Ten ksiądz też mógłby wytłumaczyć. On nawet nie próbował wytłumaczyć. Tam trochę tego tłumaczenia było, ale to takiego kościółkowego. Właśnie ci kościółkowi to będą pierwsi, którzy pójdą na zatracenie. Nie na wieczność, ale na jakiś tam czas. O, i tyle. To taki temat, który chciałem pociągnąć a propos tego, że tak większość ludzi daje się wchodzić. To są ludzie, tak, naiwność. Naiwność jest domeną człowieczeństwa. Tego człowieczeństwa, które jest tutaj. Gdzie tak naprawdę nie wiemy do końca, co jest czym. Wszędzie nam wciskano i w Biblii, i w różnych innych miejscach, przez różnych ludzi, wciskany był taki przekaz, że kiedy wejdą te ostatnie czasy, będzie bardzo trudno ocenić, kto jest prawdziwy, a kto nie. A to nagle wychodzi na to, ludzie wiedzą. Jakie to jest proste. Nagle wszyscy mają pewność. Czyli to już jest jakaś lampka czerwona, gdzieś nagle powinna krzyknąć, zaświecić się, zamrugać. Coś nie gra,
Przecież ci ludzie mówili, ostrzegali nas przez te 2000 lat, czy będzie taka trudność rozstrzygnąć, czy to jest wróg, czy przyjaciel. A tu nagle dochodzimy do tych czasów i każdy tak naprawdę wie, świadkowie Jehowy wiedzą, że oni są jedynymi tymi, którzy wiedzą, a cała reszta pójdzie w ogień piekielny. Tutaj ksiądz mówi, o to wszystko wiemy, my Kościół zawsze od początku do końca wszystko wiedział i tak dalej. Wszyscy tak naprawdę wiedzą. Nikt nic nie wie, tylko tu wszyscy żyją dalej tą szopką. To już jest szopka, to jest hipnoza. I chodzi nie o to, żeby ciągnąć to, tylko żeby wyjść z tej hipnozy i przyjrzeć się temu, co się dzieje z boku. Nie być naiwnym. Bo większość ludzi są naiwnymi, nawet ci mistrzowie piaskownic. O tutaj, jak ta na bazie tego filmu, Polacy mają coś, co ich ciągnie w pewne rytuały, w pewne zakrzywienia, poszukują pomocy. Tu fajnie Calagero podzielił się tą swoją metodą pracy, hipnoza regresywna. I podzielił, i tam jest fajnie, tak jak on to pokazuje na tych filmach i wielu innych, że tak naprawdę to my jesteśmy wolni i my możemy sobie pomóc. My mamy wolność, wolną wolę i ta wolna wola jest wszystkim. I tu osoba, która wykorzystuje tą samą metodę, prosi o pomoc, plejadian, i jeszcze śmieje się, jak ludzie są naiwni. Ale śmieje się także sama z siebie, jaka ona jest naiwna. Ale ona o tym nie wie, nie zdaje sobie sprawy. Ale ten film, w tym filmie specjalnie to tak kontrastuje. Żeby znowu poszedł jakiś sygnał w świat. I o to tutaj chodzi, o zrobienie takich kontrastów. Robimy przerwę, jak macie chęć jeszcze, to 15 minut pytań, odpowiedzi, jak ktoś ma chęć i tyle. To sobie coś tam. Tak więc zostawiam was z muzyczną przerwą. Idę sobie zapalę fajkę, wy też możecie. I za moment wracamy do krótkiej części pytań i odpowiedzi. Tak więc do za chwilę.
Tak, nie powiedziałem tego na samym początku. Jestem czym jestem, domeną autentyczności. To moje słowa, moja regułka. I nie mistrzowie mówią domeną wolności, czy jeszcze inaczej, już nie pamiętam, nieważne. W każdym razie będzie wielu mistrzów chodziło i będą dzielić się tą samą wiedzą tak naprawdę. Problem polega na tym, że ciemni będą podłączać się pod ludzi i będą tego, będą tu powstawały pewne owoce tych połączeń energetycznych. Co się będzie z nami dziać? Czy będziemy płynąć do przodu? Czy będzie się nasze światło integrować? Czy wręcz przeciwnie, będziemy poddawani rozkoszom ciała i nasze ciało będzie spadać? O to dokładnie chodzi w tych czasach dzisiejszych. Tak więc wyłączam w tej chwili to, bo już to nie jest potrzebne. Czekajcie, nie wszystko się wyłączyło jeszcze raz. A, nie wyłączyło się, bo muszę zatrzymać film. O, znika, dobra. I teraz przejdę tu, żeby widzieć. O, dobra, widzę dokładnie teraz wszystko na czacie. Tak, o tym mówiłem. Tutaj Lola pisze, że kościółkowi też pójdą pierwsi. No, mówiłem właśnie, że kościółkowi są na wylocie właściwie w tą przepaść, na te zatracenie, że tak powiem, bo używane są te słowa. To są fajne słowa zresztą. Czerwony kapturek. My jesteśmy w kosmosie. Tak czy siak. Black, pytanie pierwsze. Nikogo wokół nas pozytywnego, nie ciemnego nie ma w tej przestrzeni. To jest znak zapytania. Tu właśnie o to chodzi. Po części na przykład tacy ludzie, którzy prowadzą te sesje hipnozy regresywnej, powinni tak naprawdę wiedzieć coś na ten temat, co robią. Mają fajne narzędzia. Ta hipnoza regresywna jest fajnym narzędziem do odkrywania wiedzy, odkrywania prawdy o tym miejscu. Ja nie wiem, dlaczego ci ludzie nie wykorzystują tego narzędzia po to, żeby tą wiedzę swoją pogłębiać na te tematy, bo w końcu ta wiedza jest potrzebna. Jeśli proszą kogoś o pomoc, to fajnie byłoby, żeby wiedzieli, czy kim jest ten ktoś, kogo proszą o pomoc. Czy ktokolwiek to będzie, czy to będą Plejadianie, czy to będzie jakaś inna nacja w tym miejscu. Więc jeśli oni poprosili tak łatwo, oddali 1000 dusz Plejadianom, to w tym momencie to już tutaj mamy do czynienia może nie z mistrzami, z antychrystami, bo nie, ta dziewczyna nie jest antychrystem w żadnym wypadku, ale w pewnym sensie mamy tutaj konflikt, mamy tutaj problem polegający na tym, że tak naprawdę zawierzamy się ludziom, którzy prezentują się jako ci wiedzący, a tak naprawdę wciągają nas jeszcze w większe kłopoty. Więc zamiast mówić nam, to my jesteśmy tymi, którzy jesteśmy i to nas tak naprawdę ciemni się obawiają, nie odwrotnie, to my prosimy ciemnych o pomoc. Nie jest to takie fajne. Jeśli mamy sobie zaufać, to fajnie jest, żebyśmy pogłębiali swoją wiedzę i myślę, że każdy, kto zaczyna się w to bawić w taki czy w inny sposób, jednym to się udaje, na przykład tej blondynce, to się całkiem fajnie udało. Bardzo fajnie prowadzi te sesje, ale jest spora ilość takich ludzi, teraz coraz więcej tych ludzi. Odkryłem w ostatnim czasie, w ostatnich dniach kilka nowych kanałów, kilka nowych ludzi. Tam zresztą o tych subskrypcji mają jeszcze niewiele, powiedzmy 146 w jednym, jeden kanał posiada i tak dalej. I to, ale okazuje się, że to są ludzie w większości, którzy kreują siebie na mistrzów, na nauczycieli, na znawczynie tematów, a tak naprawdę w ogóle nie mają tej wiedzy.
Więc tutaj mamy taki minus. I tylko dlatego, że ludzie bardzo łatwo wpadają w pułapkę mistrzów, w pułapkę mistrzostwa. To jest pułapka. Kiedy ma się do dyspozycji narzędzie i fajnie byłoby z tego narzędzia skorzystać najpierw, posprawdzić, polukać, porozmawiać. Mogą przecież porozmawiać z ciemnymi nawet, nakazać im mówienie prawdy. My ze swojej pozycji wolności, wolnej woli, możemy to zrobić. Ciemny wtedy będzie musiał mówić nawet to, czego nie chce mówić, czego nie chciałby nam powiedzieć. Będzie musiał powiedzieć i to jest robione w taki czy większy czy mniejszy sposób. Więc nie podchodzić, odkrywać, poszukiwać wiedzy. To powinno być teraz na rzeczy, to jest teraz bardzo istotne. I jak już kogoś prosić o pomoc, to przede wszystkim najpierw sprawdzić tego kogoś, czy ten ktoś jest godny zaufania takiego, żeby go poprosić o pomoc. I tyle w tym temacie. Jak ludzie staną się na tyle pokorni, bo pokora nie jest czymś, że ona należy się uniżyć. Pokora jest życiem zgodnym z prawdą. To jest moja definicja pokory. Większość ludzi podchodzi do tego troszeczkę inaczej, ale ja to uprościłem. Czyli jestem pokorny, czyli przyjmuję, akceptuję prawdę. Żyję zgodnie ze swoją prawdą. I w tym momencie bycie pokornym nie będzie wymuszało ode mnie udowadnianie wszystkim i pokazywania na każdym kroku w taki czy w inny sposób tego, o, jak ja jestem wysoko, a inni ludzie są nisko. Tak jak to było na tym filmie, dlatego tutaj wskazałem parę takich elementów, żeby ten kontrast zrobić. Nie o to tutaj chodzi. Już po tym powinniśmy poznać i powiedzieć, nie, do tej osoby raczej nie pójdę. Chociaż nie mówię, że ta osoba źle coś tam robi. Tam cała inna rzecz, cała reszta tych rzeczy, które tam są wykonywane, są robione dobrze. Ale są pewne punkty, które zapalają czerwone lampki i koniec, kropka. To nie tak powinno, tak nie powinno to być zrobione. To człowiek sam tak naprawdę uwolnił ludzi, czy tą panią od jednej nacji i wrzucił do jaskini innego lwa, zupełnie innego zwierzęcia. Jeszcze gorszego w zasadzie. No, Plejadianie nie są tacy fajni. Właśnie na tym polega problem, że oni są największymi oszustami w całej tej kosmosie. Nie ma drugiej takiej rodziny, rasy, rodziny angielskiej, która by w taki sposób perfidny oszukiwała innych. Na tym to polega. Są z tego znani. To jest taka rzecz. Co tutaj dalej? A propos szczepionek, tutaj Black jeszcze porusza kwestię szczepionkowania. Czyli szczypałek, że tak powiem. Będę nazywał to tak, bo jeszcze może coś w tym jest. Nie używać tych takich słów. Więc powiem tak. Żyjemy w takim miejscu, w którym kto wie, co te szczepionki robią. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli fizycznie zostaniemy zabici, to nie jest to zagrożenie dla nas, ponieważ po tamtej stronie jesteśmy wolni. Ale kwestia jest tego typu, co te szczepionki mogą zrobić. One niekoniecznie muszą nas zabijać tak od razu, ale mogą wyłączyć nam w nas pewne rzeczy, które pozwalają nam na patrzenie i widzenie tego świata takim, jakim jest. Czyli staniemy się tak naprawdę robotami na przykład. Tutaj tak troszeczkę teoretyzuję w tej chwili, bo nie do końca też jestem pewien, jak te szczepionki czy te szczypawki działają. I więc, a tych szczypawek jest tam kilka różnych. I to też nie bez powodu jest tych kilka, a nie jedna dla wszystkich. Ponieważ każda rasa na Ziemi dostaje tą szczypawkę, którą ma dostać. Ponieważ z tym jest związane, że każdy z nas, każda rasa na Ziemi ma inny genotyp i oni pewne genotypy chcą zachować, a pewne chcą zniszczyć i na tym to polega. A przy okazji chcą wyłączyć nas, czyli pewnego rodzaju mamy stać się nieświadomymi istotami po to,
żeby po śmierci tą nieświadomość przenieść, zasnąć tutaj, żeby można było nas zmanipulować po tamtej stronie. I tylko tu, w tej dokładnej kwestii, widzę pewne niebezpieczeństwo szczypawek, bo jest to do zrobienia. Bo tak ogólnie, jeśli powiedzmy, jakaś szczypawka będzie trucizną, która po prostu nas depopuluje, to nie jest to żadne zagrożenie. Tracimy tu życie, wiele razy tutaj żyliśmy, wiele razy stąd odchodziliśmy. To nie ma, w tym nie ma żadnego problemu. Kwestią jest to, żeby stąd odejść świadomie, żeby tą świadomość ze sobą zabrać. Ale jeśli te szczypawki mają takie działania, które nam tą świadomość rozwalą, i w momencie, w pewnej części tego życia rozwalą nam tą świadomość, wmówią nam różne rzeczy, czyli spadniemy z tego miejsca, które zajmowaliśmy, to po drugiej stronie, mówię, możemy nawet dać się zabrać przez ciemnych do kolejnej historii, powtórki z historii. Lecimy dalej. Co miał na myśli Jezus, mówiąc: celnicy i nierządnice wejdą przed wami do nieba? Celnicy i nierządnice wejdą przed wami do nieba. Znaczy ogólnie celnikami nazywał ciemnych, z którymi, którzy przychodzili do... Być może i tak będzie. Ale tu być może chodziło o coś zupełnie innego. I tu być może nie chodziło o celników czy nierządnice. Nierządnice tak, niekoniecznie celników miał na myśli. Ale przede wszystkim być może mógł mieć na myśli, to może być kwestia pewnej cenzury tych zdań. Bo na pewno chodziło o tak zwanych ubogich. Ubogich ludzi, którzy niekoniecznie byli zauważani przez ten świat w pewien sposób właściwie przyjęci, że tak powiem. Czyli Jezus, mówiąc do ubogich i do nierządnicy, czyli do tych, którzy byli zbywani przez ludzi, skreślani, tak, którzy byli kamienowani, na przykład nierządnice były kamienowane i tak dalej. A celnicy niekoniecznie. Z celnikami tutaj mówię, tutaj pewien przekręt musiał tam być, gdzieś tam wszedł. To chodziło o to, żeby dać im szansę, żeby powiedzieć im, że wy, mimo tego, że jesteście ubodzy tutaj, tam po drugiej stronie, gdy wyjdziecie, będziecie podobnie potraktowani jak wszyscy inni, cała reszta. Więc nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. Takie danie nadziei też ludziom. I tu bardziej w ten sposób bym tutaj na to patrzył. Joanna się pyta, co masz na myśli, mówiąc o rozkoszy ciała wynikających z wygaszonego światła. Nie, rozkosz ciała pojawia się, jest wtedy, kiedy to światło gaśnie. Kiedy się już wygaśnie, to rozkosz znika. Rozkosz jest czymś takim, co macie zmusić do zaakceptowania tego, co się dzieje w danej chwili. W momencie, kiedy jesteś poddawana rozkoszom ciała, tak się dzieje na pustyni właśnie, to tylko po to, żebyś nie walczyła z tym, żebyś się tym poddała. I tylko o to chodzi. I w pewnym sensie też możecie do tej rozkoszy ciała mocno przywiązać, stwarzając taki mechanizm czy taką dynamikę w twoim życiu, gdzie będziesz to wybierała i w ten sposób gaśnie twoje światło, tak czy tak. I o to dokładnie chodzi, ciemne. To ciało zostało przystosowane do tej gry, do tych doświadczeń. Czy są podobne odczucia do zwykłych, niezwykłych przyjemności seksualnych? Nie wiem dokładnie, o co pytasz, ale to wszystko jest związane z seksualnością.
I te doznania są tak potężne, że człowiek się nim poddaje po prostu. Nie ma możliwości, żeby się nie poddać. To jest taka możliwość, ale bardzo, to jest taka malutka, cienka, bardzo mało prawdopodobna. I kolejne pytanie. Joanna D., czyli jednym z symptomów osób z wygaszonym światłem jest chęć uczestnictwa w jak największej grupie ludzi celem poboru energii. No ogólnie tak. A ludzi, od których można pobierać energię, jest bardzo dużo. Bo to są ludzie, którzy walczą, którzy są w dramatach. Dlatego mówiłem w którymś z poprzednich filmów, byście nie walczyli, nie wchodzili w dramaty. Byście nie zmieniali tego świata, byście nie pomagali w tej chwili ludziom, bo to też będzie ingerencja. By nie otwierać się w ogóle na to, co się dzieje w tej chwili. Nie ingerować, nie wybierać stron. Być poza tym, być obserwatorem i pozwalać na to, co się dzieje. Ponieważ to w tej chwili, co się dzieje, jest fikcją, jest pewną szopką i ona ma tylko nas wciągnąć do dramatu. I właśnie o to chodzi, żeby się nie dać wciągnąć w dramat. Czyli jeśli dzieje się jakiś dramat na ulicy, a niech się dzieje, nie wchodzić w dramat, omijać dramaty, trzymać się od dramatów z daleka. To mówiłem właśnie na końcu. Nie walczyć. Nie walczyć z policjantami, nie walczyć z nikim. Nie próbować komukolwiek wyjaśniać. Nikt teraz tego nie zrozumie. Ludzie śnią, są teraz w takiej hipnozie, że ci, którzy to rozumieją, którzy widzą, co się dzieje, im tłumaczyć nie trzeba. A ci, którzy nie widzą, są w takiej hipnozie, że im się niczego nie wytłumaczy. Tak to działa, uwierzcie mi. Zresztą sam próbowałem kilku ludziom to spróbować wytłumaczyć. Nie udało się, wręcz przeciwnie. Efekt jest totalnie odwrotny. Ci ludzie jeszcze bardziej w to zaczynają wierzyć. A ciebie brać jako wroga. Więc, a tym bardziej próbować tłumaczyć coś ludziom, którzy przyjęli te szczepionki. Te szczepawki zmieniają coś w tych ludziach. Ci ludzie są inni. Więc coś w tych szczepawkach jest. Mój ojciec przyjął szczepawkę. Mam ciotkę, która przyjęła szczepawkę, o której dzisiaj wspomniałem. Coś jest w tych szczepawkach i mówię, jestem do tego przeciwnikiem szczepawek. Bo widzę, że są zmiany, to jest dziwna rzecz, ale w tych ludziach są zmiany. Oni są inni. Okej, idziemy do następnego pytania. Jeszcze za 2-3. Tu Sula pisze, że jeżeli ktoś na siłę chce kogoś zaszczepawić, to obciąża się na resztę swojego życia. Być może tak. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Jakby coś było fajne, to większość ludzi chciałaby to. A jeśli coś nie jest fajne, to trzeba zmuszać ludzi do tego. Więc jest jasna sprawa. Tak, zachowują się jak roboty. RS. Dobrze. Dobra uwaga. Paul X. Oczywiście, że za tym kryje się obca cywilizacja. Tutaj ktoś, Paul się zapytał, czy za tym kryje się obca cywilizacja. Tak, tutaj a propos szczypawek, to
te prace tak naprawdę trwały od dłuższego czasu. To, co oni robią z tymi szczypawkami, to też nie jest do końca tak, że oni zaczęli pracę w momencie, kiedy, tak jak to nam się mówi, kiedy ten wirus powstał, czy ta epidemia została, czyli te dwa lata ostatnie, tak? Ten rok z kawałkiem. To nie jest do końca prawda. Te szczypawki były też nad tymi szczypawkami, to nie były tak naprawdę szczypawki. I to nie są szczypawki, to kolejna kwestia jest, o której można byłoby wiele mówić. To jest po prostu pewna broń genetyczna, biologiczna, można to tak nazwać dokładnie, mająca pewne cele. I oni nad tym pracowali od dłuższego czasu. I co ciekawe, w różnych filmach naukowych, na przykład w telewizji National Geographic, były filmy o tym właśnie, tylko tam nie było to tak nazywane. Ale były filmy, które pokazywały, no właściwie to nie wiem, czy w National Geographic, czy inne, czy bardziej te takie niezależne telewizje. David Icke na przykład też o tym wspominał. Dawno, dawno temu, to było w X, z 6-7 lat wcześniej. Albo jak nie więcej. Zawsze powstawały filmy, gdzie było te filmy o iluminatach na przykład. Tam dużo z Michaelem Jacksonem, to co się tam wyprawiało, są filmy na jego temat i tematy Illuminati w powiązaniu z nim. Na tematy na przykład wielkich komercji muzycznych. Pamiętam taki film, gdzie też była mowa o pewnych, nie wiem jak to było nazwane, to nie były lekarstwa, ani szczepionki, szczypawki, czy cokolwiek w tym stylu. Właśnie były pewne specyfiki podawane ludziom, którzy gdzieś tam pracowali nad tajnymi projektami i którzy musieli te specyfiki, powiedzmy, brać raz w miesiącu, bo w innym wypadku wykorkowaliby. To też był jakiś film na ten temat. Kto wie, czy to tam też nie pracowali już nad tymi szczypawkami dzisiaj znanymi. Więc to nie jest to, wedle mojej oceny, wedle tego, co wiem i tego, co czuję, co mi wchodzi cały czas do głowy, wędruje gdzieś tam przychodzą mi różne myśli, to nie jest nowy temat. I na przykład mówią ludzie, tak, to jest eksperyment. Jak najbardziej można brać to jako eksperyment, ale to nie są rzeczy, które powstały teraz. One już były przygotowane na te dzisiejsze czasy. I ludzie, którzy będą szczypawkowani, to będą wiele, wiele serii. Bo oni chcą zrobić, tak, po pierwsze testują ludzi, do jakiego genotypu dany człowiek należy, a później, jak już będą wiedzieć o nas na tyle dużo, to wtedy będą wiedzieć, czy dana jednostka ma zostać przy życiu, czy ma odejść. Wtedy po prostu zostanie 6., 7. seria, będzie tą serią prawdopodobnie zabójczą. Więc tak to dokładnie działa. I po części też niekoniecznie te pierwsze serie niekoniecznie muszą być czynnymi substancjami. Czyli może to być podzielone pół na pół, no, powiedzmy z tą, nie wiem jak to się nazywa, woda z solą, czy jakoś tak. Oni jakoś inaczej to nazywają. Czyli który nic nie robi, takie placebo. Tylko po to, żeby ludzie przez to przechodzili dobrze, żeby nie mieli żadnych efektów ubocznych, a to robi się po to, żeby ludzie zaczęli ufać temu systemowi tych szczepionek i tak dalej. I stąd właśnie przewiduje się nie dwie, to dzisiaj powiedzmy jakiś czas temu mówiło się o dwóch, że każdy będzie musiał przyjąć dwie serie. Teraz już się mówi, że będzie prawdopodobnie trzecia. Przyzwyczaja się ludzi do tego, że będzie i 4., 5., 6. i 7. Tych serii będzie naprawdę wiele. To nie będzie dwie, nie trzy serie, ale o wiele więcej. To będzie taka praca, takie rozpoznawanie wroga. Znaczy my w tym momencie jesteśmy tymi wrogami w ich mniemaniu. I ludzie będą odchodzić. To będzie dokładnie to, co,
co przewidywał, co przekazywał, jak się nazywał ten chłopak, ten 10-letni chłopak, ten Slovennikov, czy jakoś tak. Robiłem filmy, chyba 3 filmy zrobiłem do niego kiedyś tam, jeszcze na pierwszym kanale. Niektórzy z was powinni pamiętać. No to właśnie on mówił o tych szczepionkach, o tych rzeczach wszystkich, które teraz mają nastąpić, które teraz dzieją się już właściwie. NWK24, polecam kanał, mimo tego, że goście po mnie pojechali tak po tym którymś tam filmie, który skomentowałem. Nie ma to znaczenia. Dalej uważam, że jedynymi osobami, którym możemy zaufać, to jesteśmy my sami. Czyli my, ludzie, powinniśmy sobie ufać. I to, że między nami coś tam czasem nie styka, to nie jest powodem do skreślania ludzi. A NWK24 robi dobrą robotę. Więc uważam, że polecam ten kanał mimo wszystko. Od czasu do czasu niektóre filmy, powiedzmy. Sławik, tak. Sławik. Mhm. Nie ma czwartej gęstości, Paul, to kolejny mit. Jesteśmy w trzeciej, w czwartej. To jest mit, to jest agenda pewnych ciemnych rodzin też. To też nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. To jest kolejny mit, kolejna iluzja, kłamstwo, które nas ma przybliżać, wciągać w tą szopkę, która teraz się dzieje. Chodzi z tymi szczepawkami, jeszcze jest jeden aspekt. Niewiele się o tym mówi ogólnie w tych różnych programach, tutaj na YouTubie na przykład. Ale jest jeszcze istotna sprawa, że nasze organizmy to wcale nie są takie głupie, te nasze ciała, które posiadamy. Więc jeśli by to miało nawet tak w oryginale, w takiej bardzo doskonałej wersji, żeby jedna szczypawka zadziałała. To tak nie zadziała, dlatego że nasz organizm walczy i jest w stanie się wybronić taką jedną szczypawkę. Ale w momencie, kiedy co jakiś czas nasze organizmy będą cały czas atakowane przez te różne szczypawki, to wcześniej czy później ten nasz organizm przestanie się bronić. Więc tutaj też zwróćcie uwagę na to, że tu też może być ten mechanizm. I ten mechanizm działa. Przecież nasz organizm jest inteligentny. Żyjemy tutaj od milionów lat. I z wcielenia na wcielenie te linie rodowe się ciągną, one są długie. I ta genetyka przez ten cały czas, przechodząc przez różne doświadczenia, uczy się. Tak więc te organizmy są coraz mądrzejsze i mądrzejsze. Aż dziw, że ludzie chorują po wielu, wielu tysiącach lat. Właściwie taka linia genetyczna, linia rodowa. Ale to akurat nie z tego wynika. Mamy naprawdę mądre organizmy. Dlatego potrzeba jest powtarzania pewnych rzeczy, żeby te pewne bardzo inteligentne, mądre mechanizmy, które są w nas, zabić, wyłączyć. A właśnie dzięki tym mechanizmom inteligentnym, które są w nas, nie potrzebujemy żadnej ochrony, żadnej szczypawki. To wytwarza ten nasz inteligentny mechanizm, który jest w nas. I ludzie nazywają go, jak go nazywają? No jakoś go tam nazywają. Te terminy medyczne. Już tak od tego daleko odeszłem, bo mnie to nie jest w ogóle istotne, że już nawet nie pamiętam, jak to się nazywa. No, ten mechanizm obronny w każdym razie.
Joanna się pytasz, czy swoją wolną wolą możemy wyłączyć. Wolną wolą to możemy się sprzeciwić. Możemy wybrać kierunek, w którym pójdziesz. A to, co działa jak organizm, organizm będzie pomagał tobie, jak będzie mógł, ale organizm jest związany pewną fizyką, jest mocno ograniczony też. I na tym, o tym też należy wiedzieć. Więc niekoniecznie sama wolna wola wystarczy. Potrzebujesz tutaj czasu, pewnego czasu, w którym twoja suwerenna jaźń będzie w stanie posprzątać po tych szczepionkach, a to może wymagać jakiegoś czasu dłuższego, którego ty możesz nie mieć. Tak więc nie licz na to, powinniśmy liczyć na siebie i wykorzystać tą wolną wolę do tego, żeby trzymać się od tego z daleka. Koniec, kropka. Ale to jest moje zdanie oczywiście. Tu nie chodzi o to, żeby tu kogokolwiek w tej chwili zasmucać takimi informacjami. No po prostu tak to widzę w tej chwili i tyle. Paul, ostatnio na niebie niewiele rzeczy widać, przynajmniej tu, gdzie żyję, w Krakowie. Kiedyś, jakieś parę lat temu, widziałem tu mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, ciekawostek. W tej chwili jest czyste to niebo. Poza tymi chemitrails, powiedzmy, za dnia. Ale w nocy, pamiętam, kiedyś widziałem mnóstwo różnych obiektów. To w tej chwili tego nie ma. W tej chwili nie widzę tego. Może raz na... Zdarza się to tak rzadko, że właściwie się tego nie zauważa. Ale wcześniej mówię, było to widoczne właściwie przy każdym prawie paleniu widziałem jakieś światełka. Światełka, które kiedyś poznałem, kiedyś zobaczyłem, więc nie da się tego z niczym pomylić. Słońce ma jasną... widmo słońca w tej chwili jest bardzo jasne, jest białe. Kiedyś było pomarańczowe, więc słońce jest inne w tej chwili od ładnych paru lat. A niebo jest tak samo niebieskie, jak było. No i ta część astralna w tej chwili, która nas otacza, jest inna, jest głębsza, jest mocniejsza, silniejsza w tej chwili. Wielu ludzi to odczuwa. Rozmawiałem z takim jednym człowiekiem i też właśnie wspominał o tym astralu. A dzisiaj byłem w tym astralu, faktycznie jest mróz, dosłownie, jest zima. Więc w tej chwili tak, coś jest na rzeczy. I to z czegoś na pewno wynika. Fajnie, dobra, będziemy kończyć. 3 godziny i 15 minut. Dobry czas, myślę. Dawno już takiego długiego filmu nie było. Tak więc wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę miłego wieczoru, miłej nocy, spokojnych snów. I do następnego filmu. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. I zapraszam Was na koniec muzyczny. I do następnego filmu. Cześć. Mam nadzieję, że było miło, nie tylko dla mnie. Hej.